Ja nazywam się Rafał Górski i jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Będę dzisiaj koordynował tą debatę. Państwo w tej chwili przez 10 minut do 12 jeszcze opowiem tak duży wstęp o tym, skąd ta inicjatywa, co się będzie działo. Państwo macie programy, aktualne programy w tych materiałach, które Państwo dostali. Proszę zerknąć, ponieważ program się zmieniał do wczoraj, do 24. Ostatnia osoba, która zmieniła swoją obecność, dostałem od niej tweet o 24, że nie może z jakichś względów. W związku z tym no przepraszam bardzo, ale tak właśnie wyszło, że ten program troszkę się różni od tego, co Państwo otrzymywali tydzień temu czy dwa tygodnie temu. Prezydent elekt Andrzej Duda niestety nie będzie obecny ze względu na to, że dostaliśmy telefon o pilnym wyjeździe zagranicznym. Natomiast dostaliśmy też informację, że przy następnych debatach jest otwarty i będzie chciał wziąć udział w nich. Więc my takie debaty, ja jeszcze będę mówił na sam koniec dzisiejszego dnia, będziemy, czy planujemy w sierpniu taką debatę związaną z finansowaniem partii politycznych, to a propos referendum 6 września, a między referendum 6 września a wyborami planujemy taką debatę związaną ze zmianą konstytucji, tak żeby ta konstytucja, jeżeli już się rozmawiamy i debatujemy o jej zmianie, to żeby też był przy tej debacie obecny głos środowisk obywatelskich. Program Państwo macie. Będziemy się starali trzymać czasu, ale czasami może być tak, niektóre debaty mogą przejść na przerwy. Troszkę wydłużyliśmy sam czas ostatniej debaty, ponieważ tam będzie aż 6 panelistów. Mamy nadzieję, że Państwo dotrzecie. Z tego, co dostawałem informacje, to część osób będzie przychodziło na jedne debaty, część osób będzie już nas opuszczało po drugiej debacie, część po pierwszej, więc proszę się czuć swobodnie i jakby jesteśmy tutaj elastyczni. Jeśli chodzi o samo wydarzenie, to chciałbym podkreślić, że to jest wydarzenie, to jest jeden z kroków kampanii obywatelskiej Obywatele Decydują, którą prowadzimy od stycznia 2012 roku, czyli to nie jest żadna doraźna rzecz, ta dzisiejsza debata. To jest jakiś element dłuższego cyklu. My nastawiamy się tutaj na długi marsz. Zawsze sobie przypominam taką sytuację, kiedy byłem kiedyś w Szwajcarii i pytałem znajomych z Alpen Inicjatyw, ile walczyli o to, żeby w konstytucji szwajcarskiej znalazła się zasada tranzytu tirów na platformach kolejowych przez Alpy. Zgadnijcie Państwo, ile to trwało u nich. Ktoś ma jakiś pomysł? 20 lat o to walczyli, więc bardzo często słyszę takie uwagi, ale kiedy to zostanie wprowadzone, co wy proponujecie, dlaczego tak długo, ile musimy czekać i tak dalej. No, rzeczywistość jest właśnie taka, że w takim kraju jak demokratycznym, gdzie ta demokracja uczestnicząca jest na bardzo wysokim poziomie, no 20 lat walczą środowiska obywatelskie o zmianę, walczyły o zmianę konstytucji w zakresie właśnie tirów na tory. I no my też się na to tak nastawiamy i wiemy, że to jest długi marsz, powolny proces. Zaczęliśmy go w 2012. I to, co jest ważne dla nas w tym długim marszu, to to, żeby łączyć różne środowiska. Myślę, że Państwo, przynajmniej część osób, jak dostawałem takie informacje zwrotne, zaskoczona była taką szerokim wachlarzem różnych osób z różnych środowisk i od prawa do lewa. I zawsze wtedy to tłumaczę tym, że no mamy jedno państwo, nasze państwo i jakby żyjemy w nim i trudno, żebyśmy sobie, mówiąc w skrócie i kolokwialnie, skakali do gardeł, co się często dzieje niestety dzisiaj w debacie publicznej.
zamiast wspólnej rozmowy, wspólnej poważnej debaty na temat zmiany systemowej, ustrojowej, różnych kwestii dotyczących jakości codziennego naszego życia. Bo to, co też chciałbym zwrócić, na co chciałbym Państwu zwrócić uwagę w tym krótkim wystąpieniu, to my to robimy po to, żeby zwiększyć jakość życia, polepszyć jakość życia zwykłych obywateli. Bo często spotykamy się z takimi motywacjami jakimiś ideologicznymi, ideowymi. One są oczywiście ważne, ja ich nie dyskredytuję, ale gdzieś na końcu, czy u nas akurat na początku, zaczynamy od tej jakości życia zwykłych obywateli. A wiadomo, że jeżeli demokracja szwankuje, to po prostu ta jakość życia też szwankuje. I warto po prostu zadbać o tą demokrację w taki sposób, żeby ona była jak najlepsza i jak najbardziej włączała obywateli. Bo to, co chcemy też, chciałbym dzisiaj podkreślić, i o tym mówimy w kampanii Obywatele Decydują, mamy takie wrażenie, że elity polityczne dzisiaj zatrzymały się albo w roku 89, albo w 97, kiedy konstytucja była uchwalona. To znaczy świat się zmienił, a my na przykład dzisiaj w Polsce w ogóle na przykład nie debatujemy o elektronicznej formule poparcia inicjatyw obywatelskich, albo w ogóle nie dyskutujemy o tym, że być może model czy demokracji przedstawicielskiej powinien być uzupełniony o model demokracji bezpośredniej. Dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego jest tego mało? Uważamy, że tutaj ta dyskusja i ten model podejmowania decyzji w naszym kraju powinien zostać zmieniany. Powinna się zacząć debata nad tym, jak go zmieniać, ale to też debata, która, tak jak już powiedziałem i podkreśliłem, łączy różne środowiska i która szuka wspólnego rozwiązania, niezależnie od tego, kto jest z jakiej partii, kto jest z jakiego związku zawodowego, czy ktoś jest ze strony środowisk lewicowych czy prawicowych, pozarządowych. I my to staramy się w ramach kampanii Obywatele Decydują robić. Współpracujemy, właśnie ta lista gości, których dzisiaj Państwo będziecie mogli wysłuchać w tych debatach, o tym świadczy. Niestety nie mógł dojechać Marek Lewandowski ze Związku Zawodowego Solidarność. Z Solidarnością też współpracujemy, z OPZZ-em. Szukamy tutaj po prostu różnych rozwiązań, różnych pomysłów na to, jak zmieniać i też zmieniać nasz kraj. I też chciałbym dodać, że w toku tej kampanii rozmawiamy ze wszystkimi partiami. To znaczy w 2012 roku przygotowaliśmy projekt nowelizacji ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Będziemy za chwilę o tym mówić. I wtedy jakby odwiedziliśmy wszystkie partie, niektóre kilka razy, i rozmawialiśmy, zachęcaliśmy, żeby się przyjrzeli temu naszemu projektowi. Również panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu przedstawiliśmy sam projekt, w tej chwili prezydentowi elektowi, czyli rozmawiamy naprawdę ze wszystkimi środowiskami i no, próbujemy tutaj łączyć, bardziej łączyć niż dzielić. I na koniec jeszcze chciałbym dodać, że bardzo nam, dla nas jest ważna kwestia rozumienia polityki. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, takie hasło było promowane przez Platformę Obywatelską: nie robimy polityki, robimy, budujemy mosty czy jakieś inne elementy infrastruktury. No my, bardzo nam zależy w tej kampanii, to dość mocno podkreślamy, żeby definiować politykę dzisiaj w Polsce jako dbałość o dobro wspólne, czyli żeby nie traktować polityki, że politykę robią tylko partie polityczne i ci panowie i panie, którzy są w Sejmie czy w Senacie. Ja zawsze daję taki przykład: jeżeli ja jako zwykły obywatel idę i kupuję kefir w mleczarni, która gdzieś ma siedzibę obok mnie,
a nie kupuję kefiru przewożonego tirami, autostradami z Francji, to ja też robię politykę, tylko na takim poziomie obywatelskim. Uważam, że ona też jest ważna, natomiast dzisiaj z tym się polityki nie kojarzy. Nie kojarzy się z tą dbałością o dobro wspólne, miejsca pracy, nie kojarzy się z ideą patriotyzmu gospodarczego, patriotyzmu konsumenckiego, tylko niestety kojarzy się tą politykę z takim dzieleniem, a mówiąc kolokwialnie, ze skakaniem sobie do gardeł, czyli brakiem rozmowy, brakiem debaty rzetelnej, a raczej szukaniem, co komu możemy, raczej żeby coś wcisnąć przeciwnikowi, zamiast z tym przeciwnikiem czy przeciwnikiem ideowym się porozumieć i znaleźć wspólne rozwiązanie. To tyle tytułem wstępu. Bardzo zapraszam panelistów pierwszych i zaczniemy pierwszą część debaty. To wolne krzesełko dla pana prezydenta, może w przyszłości. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, dziękuję za przybycie. Ja nie dodałem tego, ale jest transmisja online z tej debaty, więc też słuchają nas i oglądają ludzie w całej Polsce. Ostatnio jak mieliśmy debatę, to ponad 1000 osób dodatkowo nas oglądało dzięki tym nowym technologiom cyfrowym i informacyjnym. I też jesteśmy na Twitterze, hashtag Obywatele Decydują. Też zachęcam do tego, żeby używać tego hashtaga jutro wśród osób, które korzystały i wypowiadały się w ramach tej debaty. Z tym hashtagiem rozlosujemy jakieś skromne, ciekawe upominki związane z kampanią Obywatele Decydują. Dobrze, to pierwsze pytanie. Ja bym chciał taki kręgosłup tego pierwszego panelu oprzeć na trzech elementach. Po pierwsze na diagnozie, czyli jaką mamy sytuację w tej chwili, jeśli chodzi o obywatelską inicjatywę ustawodawczą i co tutaj się dzieje państwa zdaniem, z państwa perspektywy. My specjalnie dobraliśmy tak panelistów, żeby te perspektywy były naprawdę różne. Druga część to jakie wyzwania stoją przed nami, jeśli chodzi o to narzędzie, jakim jest inicjatywa obywatelska inicjatywa ustawodawcza. A trzecia część to jak w ogóle te wyzwania, które się pojawią, wdrażać w życie i jak to robić i czy to jest w ogóle możliwe, żeby robić to wspólnie. I pierwszy bym oddał głos praktykowi Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Krzysiek, jakbyś mógł powiedzieć, w jakiej sytuacji jest w tej chwili inicjatywa obywatelska, której ty jesteś liderem. Jakbyś mógł opowiedzieć, kiedy zaczęliście, co się po drodze działo i jak ty oceniasz w tej chwili funkcjonowanie tego narzędzia. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę rozpocząć tę dyskusję i że przypadł mi ten zaszczyt i w tak znacznym gronie. No cóż, powiedziałbym tak, nie najlepiej się ma. Pytanie jest, pytanie w programie jest, jaka obywatelska inicjatywa? No powiedziałbym, że dosyć kiepska. Mówię oczywiście o praktyce, nie mówię o poszczególnych inicjatywach. Ja reprezentuję inicjatywę obywatelską, która ma na celu zmianę ustawy o ochronie przyrody w zakresie tworzenia parków narodowych i zmiany ich granic. Inicjatywę tą poparło ćwierć miliona osób.
Od 2009 roku rozpoczęliśmy. Dwukrotnie była ustawa czytana w Sejmie. Przeszła dwie kadencje. Jedną bezskutecznie i wygląda na to, że drugą też bezskutecznie. Kadencja się kończy, a na końca prac nie widać, a w zasadzie nie prac, bo nic się nie dzieje, ale o tym za chwilę. W każdym razie szkoda, że nie ma tutaj, że wolne miejsce obok mnie jest, że nie ma osoby, która podczas kampanii prezydenckiej tak dużo mówiła i zresztą wszyscy kandydaci, akurat ta debata ma w dobrym momencie jest, że tak powiem, umiejscowiona, bo podczas debaty prezydenckiej w zasadzie wszyscy kandydaci mówili o ruchach obywatelskich, o partycypacji społecznej. Co prawda skupiali się głównie na JOW-ach i na referendach. Nie słyszałem, żeby ktoś się wypowiadał na temat inicjatywy obywatelskiej, ustawodawczej. Akurat tego wątku szukałem, ale... To znaczy ja uzupełniając powiem, że prezydent elekt Andrzej Duda podpisał porozumienie z Solidarnością, którym jednym z punktów było wzmocnienie inicjatywy ustawodawczej. No tak, ale w debacie, w dyskursie publicznym nie było tego słychać. Nie. W przekazach o tym mówię, bo co było gdzieś na papierze, to trudno mi mówić. Natomiast, a szkoda, że tego wątku zabrakło, bo w moim przekonaniu jest to jeden z bardziej istotnych elementów demokracji bezpośredniej, bo o ile referenda i oczywiście mają jakąś tam siłę oddziaływania i jednomandatowe okręgi wyborcze, ale jak wiemy, posłowie mogą zmienić już w pierwszym miesiącu urzędowania swoje poglądy i swoje miejsce i swój klub poselski. Natomiast inicjatywa zostawia trwały ślad i jest czymś namacalnym. Mówimy o wyborach, teraz słyszeliśmy też często, że wybory są świętem demokracji. Dla mnie świętem demokracji to jest inicjatywa ustawodawcza, która dopuszcza obywatela do złożenia swojego projektu i do przedstawienia go Sejmowi i do pracy nad nim. No ale to jest wszystko bardzo szczytne i bardzo ładne. Gwarantuje nam to Konstytucja, jak wiadomo, artykuł 118, ustęp 2. Natomiast co się dzieje dalej? Już niby w Konstytucji jest zapisane, jest odniesienie do ustawy. Ustawa jest też w miarę, oczywiście wymaga sporo poprawek, ale jest. Ale co się dzieje dalej? Później w ustawie jest zapisane, że szczegółowe rozwiązania będą zapisane w projekcie, w regulaminie Sejmu. A w regulaminie Sejmu nic nie ma kompletnie na temat ustawy obywatelskiej. A jakbyś mógł powiedzieć, w jakim miejscu jest dzisiaj wasza ustawa i co tutaj się dzieje takiego, że... No właśnie, ale to może po kolei. Tak jak powiedziałem, w regulaminie nie ma przepisów, że tak powiem, określającą naszą pozycję już po pierwszym czytaniu. Czyli do pierwszego czytania, tak jak wspomniałem, dwukrotnie czytałem ustawę, dwukrotnie odbyło się pierwsze czytanie. Kiedy to było? W 2012 i 2011 albo 2010 roku. Już tak dawno, że nie pamiętam, kiedy ta pierwsza była. W każdym razie jest w regulaminie i w ustawie mowa, że wnioskodawca czyta projekt ustawy, czyli wiadomo, wnioskodawca, czyli ja jako przedstawiciel wnioskodawcy, ale już dalej nie ma żadnych przepisów. W związku z tym trafiamy do podkomisji, do komisji, komisja powołuje podkomisję, podkomisja zaczyna działać i żadnych regulacji nie ma, o ile na przykład, przykład pierwszy. W regulaminie Sejmu jest regulacja dotycząca uczestnictwa w pracach i wejścia do parlamentu lobbystów. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiego zapisu dotyczących przedstawicieli komitetów inicjatywy ustawodawczej. W związku z tym jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę biur różnych, powiedzmy, komisji i tak dalej.
Mi się zdarzyło raz, że nie mogłem się dostać do Sejmu, chociaż było spotkanie podkomisji, bo zapomnieli mnie zapisać na liście, w związku z tym nie mogłem wejść w ogóle do Sejmu. Wydaje się, że celowe byłoby, żeby wprowadzić kartę na czas trwania inicjatywy, żeby można było się kontaktować z posłami i tak dalej, żeby można było wejść do Sejmu, żeby prowadzić swoją działalność i rzetelnie i żeby móc, że tak powiem, działać skutecznie. Tak jak powiedziałem, 40 minut czekałem. Dobrze, że przyszedłem przed czasem, bo bym się spóźnił na podkomisję, zanim wszedłem do Sejmu. To jest niby drobiazg, ale to bardzo rzutkuje. Później w pracach podkomisji przewodniczący, rzecz jasna, jest poseł, który jest przewodniczy podkomisji. Nie za bardzo mamy możliwości ingerencji. I oto zdarzył się, i tu dochodzę do tego pytać, na jakim etapie, w styczniu 2013 roku, czyli 2,5 roku temu, jeden poseł, pan Czykwin z SLD, złożył wniosek o zawieszenie prac podkomisji. I został wniosek przegłosowany i przez 2,5 roku nic się nie dzieje. Projekt jest zawieszony w próżni, czyli jeden poseł może to, co ćwierć miliona ludzi poparło, to, co zostało wypracowane i tak dalej, może jakimś tam wnioskiem zablokować i praktycznie nic się nie dzieje i wygląda na to, że ten Sejm nie podejmie już tego naszego projektu, bo rozmawiałem z posłem przewodniczącym podkomisji, powiedział, że Sejm już teraz, wiemy jaka jest sytuacja polityczna notabene, i że nie ma marszałka Sejmu i tak dalej, i tak dalej. I że już nie podejmie tej naszej inicjatywy, ale wiemy skądinąd i jest obawa, że do trzeciej kadencji już ten projekt nie przejdzie, chociaż tu też są rozbieżności dotyczące dyskontynuacji, jak to rozumieć, ten przepis, który jest w ustawie, ale tu szczegółowo. Suma summarum, inicjatywa została... Aha, jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Wydaje się, że logicznym byłoby, że skoro jest już złożony projekt inicjatywy ustawodawczej, to ten przepis, który ma być zmieniony, czy zapis, nie powinien być zmieniany. W naszym wypadku został przez Sejm ten zapis zmieniony, nie uwzględniając naszej poprawki. W związku z tym... Jak gdyby część naszej nowelizacji straciła rację bytu, bo jeden artykuł został wykreślony, wyrzucony z ustawy o ochronie przyrody. I drugi został na tyle zmieniony, że pojawiły się głosy, że obywatelski projekt jest nieadekwatny do istniejącego stanu prawnego, w związku z tym nie należy go rozpatrywać. To jest też niedopatrzenie, bo nie powinno się, albo się powinno, jeżeli już ustawa jest zmieniana, ten akurat konkretny artykuł, to jest artykuł 10 w ustawie o ochronie przyrody, to powinien uwzględniać, być procedowany wspólnie z projektem obywatelskim, a nie Sejm sobie, a my sobie. Suma summarum, mamy dobre narzędzie, które niektórzy, na przykład Niemcy, nam zazdroszczą. Rozmawiałem z przyjaciółmi, którzy działają w Niemczech. Tam nie ma czegoś takiego jak inicjatywa ustawodawcza obywatelska. Notabene mają za to, u nich może każdy złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego. U nas tego nie ma i o tym swoją drogą też warto było porozmawiać i się zastanowić, dlaczego nie mamy takiego narzędzia, dlaczego tak ciężko dojść do Trybunału, bo chętnie byśmy zaskarżyli pewne rzeczy, które związane są z właśnie z procedowaniem i tak dalej, z tymi przepisami, których nasza ustawa dotyczy, ale mamy dobre narzędzie, tylko nie, to narzędzie jest po pierwsze zbyt rzadko używane. I tu statystykę, bo nie wiem, czy Państwo wszyscy się orientujecie. Ustawa została wprowadzona w 1999 roku i około 45 było około, bo to nie wiem, czy znasz aktualne dane. Ja liczyłem ostatnio przed tym spotkaniem, około 115 inicjatyw zostało zarejestrowanych w Polsce obywatelskich przez te 16 lat. Z tego 45 trafiło do Sejmu, do pierwszego czytania i z tych 45 tylko 10 zostało pomyślnie zakończonych. 12? Tak. 12 zostało przyjętych? Ja wiem, że 120 i 12. Okej, okay, no to mówiłem, że nie, a ja, no, znaczy możliwe.
Ja liczyłem, że wyszło, że 10 zostało obowiązującym. Tak, okej, tak czy owak nie będziemy odwracać. Pani posłanka ma lepsze dojścia, tak, więc tak, na, tak, pewno na pewno bardziej sprawdzona ta informacja. Natomiast 1% projekt został wycofany przez wnioskodawców, resztę zostało odrzuconych w pierwszym albo w drugim czytaniu. I parę projektów jest zawieszonych i od kilku lat nie może się doczekać, tak jak nasz. Nie masz nadziei, że zostanie zakończony proces legislacyjny. Czyli to pokazuje 12% czy 10, nie będziemy tam kropi kruszyć o 2, 12 na 16 lat to i tak jest nawet nie jeden projekt na rok, a wiemy, ile ustaw jest przyjmowanych w Sejmie rocznie, czy w tym czasie ile tysięcy, czy dziesiątek tysięcy, ile zostało przyjęte. Także to święto inicjatywa. Ta mała ilość wskazuje, że to faktycznie jest święto demokracji, czyli jeżeli obywatel wchodzi na mównicę i zgłasza i ten projekt później przechodzi i jest to 12 razy w ciągu 15 lat, to jest wielkie święto naprawdę. Niestety to święto jest zbyt rzadko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten głos. Teraz poproszę o głos pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Jakby pani mogła powiedzieć, jak pani, z pani perspektywy wygląda dzisiaj kwestia wykorzystywania inicjatywy obywatelskiej przez obywateli? Ja bardzo lubię mówić o... Ja bardzo lubię mówić o konkretach, a ponieważ tak się składa, że rozumiem obecność tutaj, zawdzięczam temu, że mieliśmy okazję kilkakrotnie rozmawiać. Platformy Obywatelskiej spotykał się z inicjatorami zmiany ustawy o wykonywaniu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej kilkakrotnie, więc odniosę się może do nie tyle do tej statystyki, bo ona rzeczywiście nie jest imponująca, ile do pewnych problemów, jakie, o których możemy tu rozmawiać i z czego one wynikają. A propos statystyki, to jest tak, że to, czy według moich danych, ale to no, też prosiłam z kolei Instytut Obywatelski inny o znalezienie tych materiałów. To było 120 komitetów. Rzeczywiście 45 tych inicjatyw dostało się do Sejmu. Pozostałe po prostu no, z takich czy innych względów nie spełniły wymogów formalnych, czy nie zebrały podpisów, to także się zdarzały w wymaganym czasie, czy były jakieś inne uchybienia, a z tych 45 według mnie te 12 zostało uchwalonych, ale to słabo świadczy o jakby skuteczności tych rozwiązań. Tu się zgadzam, bo uważam, że to w ogóle są proporcje, których być może nie warto się zastanawiać. Natomiast warto się zastanawiać, dlaczego i skąd są takie proporcje i czego one tak dotyczą. I o tym rozmawialiśmy, kiedy państwo prezentowali w moim klubie. Ja akurat byłam wspierana przez posła Marka Wójcika, który po pierwsze jest prawnikiem, kim ja nie jestem. Po drugie zajmuje się procedurami wyborczymi. Po trzecie jest w tej chwili przewodniczący komisji akurat administracji, no ale jak gdyby jest bliżej tych spraw niż ja. Ja tylko w ramach, że tak powiem, reprezentowania stanowiska klubu. Więc problem jest taki, że ja jednak będę się upierała, że jak gdyby taki pierwszy i podstawowy wyraz inicjatywy obywatelskiej to jest uczestnictwo w wyborach. Na razie mamy taki system wyborów powszechnych. Tu, jak wiemy, już to uczestnictwo w tych wyborach no, wygląda w Polsce nie najlepiej, więc świadczy to o tym, że tylko jakaś część społeczeństwa wykazuje typu obywatelską aktywność. No, jeżeli jednak już jest te wybory i jest ta, mamy przyjęty w Konstytucji system demokracji parlamentarnej, to aczkolwiek wszelka partycypacja grup i wyrazem tego jest ten instrument, o którym pan tu mówił, że istnieje teoretycznie taka możliwość, ale partycypacja tych grup obywatelskich i tych jak gdyby równoległych inicjatyw,
co gwarantuje konstytucja i częściowo regulamin Sejmu. No, w jakim sensie powinien się odbywać na tych samych warunkach? I my, rozmawiając o Państwa projekcie z panem posłem Wójcikiem, wskazywaliśmy mnóstwo rzeczy, które naszym zdaniem daje się, rzeczy złe słowo, bo spraw czy problemów, które daje się, które są do zaakceptowania, żeby tę ustawę dziś obowiązującą, która jest ustawą techniczną, ale jak wiemy, od instrumentarium i logistyki bardzo dużo zależy, które dałyby się poprawić. Między innymi to jakieś niedopatrzenie, że pan nie mógł wejść, bo po prostu żadne posiedzenie, ono się oczywiście nie może odbywać na jakimś szerokim forum, czy to nie jest agora posiedzenia jakichś organów Sejmu, no ale przedstawiciel wnioskodawców musi być, więc no ktoś zapomniał, no wie pan, no różne rzeczy, różni ludzie zapominają, jakieś nie wpisano pana na listę, na szczęście się skończyło dobrze. Więc po prostu chodzi o to, że takie jakby podstawy, uczestnictwo, kwestia, nawet rozmawialiśmy o tym, że jeżeli przyjeżdżają przedstawiciele komitetu inicjatywy, no to przecież niby dlaczego to bardzo często to są społecznicy. Więc normalny, nie wiem, nawet zwrot kosztów, swego rodzaju pomoc przy szukaniu jakichś argumentów czy ekspertyz, że to wszystko jest możliwe. Powiem, o co się nasze rozmowy rozbiły, aczkolwiek, jeśli musi pan to przyznać, rozstaliśmy się z punktami, gdzie byliśmy zgodni, jakimiś rozbieżnościami. W paru kwestiach prosiliśmy, że albo żebyście państwo przemyśleli i zaproponowali inne rozwiązania, a cały czas prosiliśmy, że chcielibyśmy, aby ta rozmowa była ze wszystkimi możliwymi klubami, by taki projekt miał szansę zmiany tej ustawy, miał szansę być uchwalony. Nie wiem, gdzie skończyły te rozmowy z innymi klubami. Wiem, że my rozstaliśmy się z takimi dwiema podstawowymi kwestiami. Jak na razie Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza ma jedną, jedyną preferencję w stosunku do wszelkich innych inicjatyw. Prezydenta, rządu, grupy posłów, senatu. Tą preferencją jest zasada niestosowanie zasady dyskontynuacji, czyli z kadencji na kadencję wyłącznie projekty obywatelskie mogą przejść. Natomiast gdybyśmy chcieli, a takie propozycje były, by wprowadzić regulaminowo, to chyba byłby akt za niskiej rangi. To, że projekty obywatelskie nie są odrzucane w pierwszym czytaniu, to naszym zdaniem i zdaniem naszych ekspertów rodziłoby to jednak sytuację niekonstytucyjną, bo ta preferencja, bo Sejm jest w stanie odrzucić projekt prezydenta, rządu, właśnie grupy posłów, senatu. No jest taka po prostu zasada. Czy odrzuca, to jest zupełnie inna kwestia, ale zasada, reguła demokracji jest tu akurat taka. Więc nie bardzo sobie wyobrażaliśmy taką sytuację, żeby można było akurat obywatelskich projektów nie odrzucać. Druga kwestia, która wydawała mi się znacznym ograniczeniem suwerenności Sejmu, było, kiedy w projekcie przez instytut nam przedstawianym, aby wyznaczyć sztywne terminy, kiedy Sejm musi uporać się z pewnymi rozwiązaniami. No, to jest nie bardzo i proszę bardzo, być może państwo macie jakieś inne zdanie. W stosunku do innych projektów takich rygorów nie ma. Jedyny rygor, jaki może być, to po jakim czasie, który zresztą dotyczy właściwie większości ustaw, musi się odbyć to pierwsze czytanie. I to były kwestie dwie podstawowe, z którymi nie mogliśmy się zgodzić z tego projektu. I była trzecia jeszcze, która właśnie mieliśmy wspólnie szukać jakiegoś dobrego rozwiązania, ale państwo już się nie pojawiliście.
jakiego typu obowiązki są w mediach i jak je narzucić, traktowania prac czy dyskusji nad tą inicjatywą na równi z inicjatywą referendalną. Bo jeśli chodzi o referenda, to w ustawie o radiofonii i telewizji mamy to zapisane, natomiast jeśli chodzi o inicjatywy obywatelskie, to nie. No, referenda zdarzają się u nas, nie ma demokracji bezpośredniej, więc zdarzają się rzadko. Natomiast można by sądzić, że te inicjatywy z roku na rok będzie ich przybywało. I to były trzy elementy, z którymi się nie było jakby naszej zgody takiej na te zapisy, które były. Mieliśmy jeszcze dalej rozmawiać, nie do końca to się udało. Naprawdę moim zdaniem, ja mam nadzieję, że pan poseł Ujazdowski, który jest znakomitym fachowcem tu w tej dziedzinie, może to rozjaśni tutaj ten wątek. Otóż sprawa jest jednak konstytucyjna. Miejsce obywatelskiej inicjatywy w systemie demokracji parlamentarnej. Jak się ma demokracja bezpośrednia do demokracji przedstawicielskiej? Więc ja żałuję, myślałam, że będzie pan prezydent elekt, bo wręcz nawet miałabym dla niego pytanie. Bo ja sobie jestem w stanie wyobrazić taką sytuację, że zmieniamy system na system prezydencki. Prezydent rządzi przy pomocy dekretów i wtedy jakby uzupełnieniem tej formuły i są bardzo liczne inicjatywy obywatelskie. Sama zapewne zawiązałabym parę komitetów takich inicjatyw. No oczywiście to jest skrajność, przedstawiam tylko po to, żeby państwu uświadomić, że w systemie, jaki w tej chwili mamy, właściwie inicjatywa obywatelska musi, czy właściwie i podlega tym samym regułom. Dla grupy, jeżeli komitet to jest 15 osób, dla grupy komitetu, czy nawet dla inicjatywy, gdzie jest 100 tysięcy, czy 250 tysięcy, czy 750 tysięcy obywateli, to oczywiście to działanie jak gdyby poza tym systemem parlamentarnym jest trudniejsze, więc można szukać instrumentów i narzędzi, żeby maksymalnie ułatwić. Ale nie bardzo sobie wyobrażam, a przynajmniej to nie jest kwestia mojej wyobraźni, tylko mojego przekonania, ale nie można traktować tej kwestii preferencyjnie. Na moment się odniosę, ja się nie zajmuję akurat na co dzień ochroną środowiska i ustawą o ochronie przyrody, ale przy ustawie krajobrazowej, nad którą pracowaliśmy 9 miesięcy albo i więcej, z konieczności jakby ten temat właśnie obszarów chronionych, parków narodowych i parków i krajobrazowych i no, z konieczności się musiałam tego troszkę nauczyć. Wie pan, z tymi parkami to sprawa jest taka, w Sejmie muszą być ważone wszystkie racje. Ja rozumiem inicjatywę waszą i te 250 tysięcy podpisów, ale z kolei no proszę też zrozumieć te kontrargumenty, które tam się pojawiły w tych pracach. To niedobrze oczywiście, że jeden poseł zatrzymał pracę, ale tak jeden poseł, jeżeli większość podkomisji czy komisji przegłosuje, może zatrzymać każdą pracę. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest nic, co by było jakąś szykaną. No zaraz, tak. To może w drugiej części. No, to drugiej tak, części. Może tak. I jeszcze jedno. Na ostatnie spotkanie, kiedy byliśmy umówieni, państwo nie przeszli, a szkoda. Bo myśmy naprawdę chcieli nad tym pracować. I ja na przykład pomyślałam o takiej formule, która by nawet, gdyby było niebezpieczeństwo odrzucenia w pierwszym czytaniu takiego projektu obywatelskiego, jakby dawała trochę... No, naprawdę ja mam. Przepraszam, ale mam. Która by dawała inicjatorom i tym grupom obywatelskim większą szansę. Znaczy, wyobrażam sobie, że przed pierwszym czytaniem można wprowadzić do regulaminu obowiązek przeprowadzenia czegoś,
co w odniesieniu do wielu projektów jest na późniejszym etapie przed drugim czytaniem, takiego wysłuchania obywatelskiego, takiej predebaty, która by miała rangę, byliby i posłowie, i strony zainteresowane, nie tylko sami wnioskodawcy, która by miała rangę takiego wykrystalizowania stanowisk szerszych niż tylko tych osób, które się jakby podpisały pod projektem. Powtarzam, to była luźna propozycja, nie do końca ją już potem konsultowaliśmy, ale wydaje mi się, że w taką stronę trzeba szukać tych rozwiązań, bo to byłby instrument możliwy do przeprowadzenia. To byłoby coś więcej niż konferencja czy seminarium, ale coś mniej niż konkretne już procedury parlamentarne. Także tak to wygląda. A jeszcze jedno, przepraszam, że się odniosę tylko. Hasło "nie róbmy polityki, budujmy mosty" było hasłem, które jestem gotowa dzisiaj jeszcze raz powtórzyć. Chodziło o wybory samorządowe i w każdych wyborach samorządowych tak właśnie, myślę, obywatelsko należy patrzeć na rzeczywistość. Ale wybory samorządowe nie są polityką? Są polityką, ale chodzi o to, by tam mogły startować komitety obywatelskie, żeby tam przy bezpośrednich wyborach mogli być kandydaci niepartyjni. Także wie pan, to było hasło, które wynikało z filozofii akurat ugrupowania, które reprezentuje. Są polityki. Dobrze, to ja wrócę na pewno do tego, ale teraz chciałbym panu posłowi Ujazdowskiemu oddać głos. Dziękuję bardzo. To na początku dygresja dotycząca tego, o czym mówiła pani poseł. Sugerując, że gdyby w Polsce był system prezydencki, to byłoby większe pole dla inicjatywy ustawodawczej. Otóż chcę powiedzieć tak, że w systemie prezydenckim prezydent nie wydaje dekretów. Ale fikcyjnym rozwiązaniem, panie pośle. Nie potraficie rozmawiać. Spokojnie, dokończę, będzie miała pani możliwość ustosunkowania się. Otóż w systemie prezydenckim właśnie cała władza ustawodawcza jest w rękach parlamentu. To dekrety są tam, gdzie władza wykonawcza podlega odpowiedzialności parlamentarnej. I nasz system konstytucyjny jest w tym punkcie nieurzeczywistniony, jest wewnętrznie sprzeczny, dlatego że jedna z zasad konstytucji brzmi, iż naród podejmuje decyzje bezpośrednio, pośrednio i bezpośrednio, poprzez wybór przedstawicieli i bezpośrednio. I obydwie formy demokracji traktowane są jako wartościowe, natomiast cały szereg przepisów wykonawczych i na poziomie konstytucji, i na niższym poziomie nie urzeczywistnia tej deklaracji konstytucyjnej, która jest ujęta w jednym z kluczowych artykułów wśród zasad naczelnych. I w moim przekonaniu nie ma zagrożenia dla demokracji przedstawicielskiej ze strony dobrze pomyślanej demokracji bezpośredniej. I właściwie o tym powinniśmy rozmawiać. Ja nie chcę już wracać do historii rozmów z Instytutem Spraw Obywatelskich. Ja deklarowałem w nich poparcie Prawa i Sprawiedliwości dla tego projektu i czekałem na decyzję innych klubów, ale chcę też przypomnieć, że 2 lata temu w pakiecie demokratycznym, którego byłem autorem i który dotyczył regulaminu Sejmu, zawarte były 2 rozwiązania bardzo mocno wspierające ludową inicjatywę ustawodawczą. Po pierwsze, zakaz odrzucania w pierwszym czytaniu, czyli zasada, iż jeśli obywatele składają wniosek, występują z inicjatywą obywatelską, to należą się prace merytoryczne. One mogą zakończyć się odrzuceniem, ale prace merytoryczne powinny mieć miejsce. I wysłuchanie publiczne nie bez powodu jest na początku prac merytorycznych. No właśnie, więc
I pakiet demokratyczny zakładał demokratyzację wysłuchania publicznego, czyli że 1/3 składu każdej komisji może wnioskować skutecznie o wysłuchanie publiczne. Wysłuchanie publiczne nie może zastępować pierwszego czytania, ono jest po pierwszym czytaniu. Pomysł jest zgodny z konstytucją, bo konstytucji nie można traktować jako instruktażu obsługi maszyny czy urządzenia technicznego, a racja jest bardzo podstawowa. Tego aktora nie ma w parlamencie. Tego aktora, jakim jest Komitet Obywatelski, Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, nie ma w parlamencie. Nie ma wśród tych, którzy zarządzają procesem legislacyjnym. Czy skierować do prac merytorycznych, czy też nie. Skoro go nie ma, to powinna być preferencja. Drugim rozwiązaniem było wyznaczenie konkretnych terminów dla prac nad wszystkimi projektami ustaw, czyli eliminacja zamrażarki poprzez wyznaczenie kilkumiesięcznych terminów do pracy nad każdym projektem ustawy. To by dawało pewność, że musi przyjść co najmniej po 2 latach rozstrzygnięcie w tej i w innej sprawie. Pakiet demokratyczny został odrzucony przez koalicję PO-PSL. Zabrakło nam 6 głosów, o ile pamiętam. Notabene mój projekt zmiany konstytucji, który zakładał urealnienie referendum, czyli obligatoryjne referendum po zebraniu 1 000 000 podpisów z wyłączeniem kwestii budżetowych, polityki obronnej i amnestii, też został odrzucony przez koalicję PO-PSL, no chyba 10 głosami, nie więcej, tak? I my jesteśmy już po decyzjach w tej sprawie. To nie jest tak, że z jednej strony jest klasa polityczna nieczuła na ożywienie demokracji bezpośredniej, a z drugiej strony są ruchy obywatelskie, tylko toczymy w tej sprawie spór i prawdę powiedziawszy, że o ile w przypadku referendum to rzeczywiście była już zmiana konstytucji i mogliście mieć państwo inne zdanie, chociaż przecież głosowanie dotyczyło w ogóle powołania komisji konstytucyjnej, a nie rozstrzygnięcia, więc zablokowaliście samo powołanie komisji konstytucyjnej, a nie rozstrzygnięcie. To w przypadku Ludowej Inicjatywy Ustawodawczej, która w niczym nie zagraża systemowi demokracji przedstawicielskiej, bo w żadnym wypadku nie, nikt nie myślał o tym, by dać możliwość wpływu na rozstrzygnięcie ostateczne ze strony Sejmu, to ja nie rozumiałem tego stanowiska Platformy Obywatelskiej i po dziś dzień go nie rozumiem. I jeśli ono się może zmienić, tak jak się zmienia w sprawie kwoty wolnej od podatku, rozmaitych innych rzeczy, to jeszcze moglibyśmy to zrobić w tej kadencji parlamentu bardzo szybko, jeśli ono by się mogło zmienić. A no, jeśli się nie zmieni, to zrobimy w następnej kadencji parlamentu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten głos. Proszę teraz Piotra Waglowskiego. Przeprosić, bo sygnalizowałem panu prezesowi, że o 13:15 będę musiał wyjść. To jest prawie na finiszu naszej debaty, ale nie chciałbym, żeby to było potraktowane jako nieuprzejmość. Bardzo teraz proszę o głos Piotra Waglowskiego, który w Polsce od strony obywatelskiej rozpoczął tę dyskusję o inicjatywie ustawodawczej kilka lat temu i ma sporą perspektywę. Nie rozpocząłem dyskusji na temat obywatelskiej inicjatywy, tylko na temat tego, w jaki sposób można było wesprzeć taką inicjatywę elektroniczną. Inna sprawa, że rzeczywiście brałem udział też w jednej z pierwszych tego typu inicjatyw, kiedy na studiach gromadziliśmy podpisy pod projektem obywatelskim dotyczącym kredytu studenckiego. To było naprawdę dawno temu, no to właśnie około 99 roku właśnie. I te 16 lat rzeczywiście szybko mija. Natomiast z perspektywy swojej, jako obywatela, który nie należy do żadnej partii politycznej, ja być może powiem coś, co będzie w poprzek całkowicie i tej debacie takim ujęciu inicjatywy obywatelskiej, jakie wydaje się istnieć dzisiaj w dyskursie publicznym. Otóż ja uważam, że inicjatywa obywatelska legislacyjna nie jest tym najgłówniejszym i nie powinna być tym najgłówniejszym sposobem, w jaki obywatele realizują swoje obywatelskie prawa, również te, które wynikają z artykułu 4 Konstytucji, o którym pan poseł
powiedział, czyli tego artykułu, który mówi, że władza zwierzchnia należy do narodu i naród może ją realizować zarówno przez pośrednictwo swoich przedstawicieli, jak i bezpośrednio. To jest właśnie ten artykuł 4 Konstytucji. No i jeżeli rzeczywiście mielibyśmy podchodzić do tego w ten sposób, no to władza zwierzchnia, która realizowana jest w sposób bezpośredni, polega na tym, że obywatele decydują, a nie tylko proponują decyzje. Innymi słowy, trzeba by było tak naprawdę rozmawiać o tym, w jaki sposób bardziej realizować referenda, jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście brać udział w podejmowaniu decyzji w indywidualnych sprawach. Natomiast z mojej strony wygląda to też w ten sposób, że to nieco by, tak przypuszczam, nieco by popsuło albo utrudniło może realizację działań, znaczy utrudniłoby działania państwa, tak sobie myślę. Jakie są tematy, które były istotne w ciągu ostatnich, powiedzmy, 5 lat z mojej perspektywy? Otóż z jednej strony pojawił się rejestr stron i usług niedozwolonych, nie było wiadomo, kto go zaproponował. Dużym wysiłkiem udało się zablokować te propozycje, które nie wiadomo skąd wypłynęły. W pewnym momencie przybrały postać projektu Ministerstwa Finansów. Przy okazji walki z hazardem ktoś postanowił wprowadzić przepisy, które umożliwiały stworzenie infrastruktury teleinformatycznej do blokowania komunikacji elektronicznej. Rejestr stron i usług niedozwolonych na tym miał polegać. Zablokowaliśmy to jako obywatele bez żadnych inicjatyw, bez żadnych partii, po prostu na zasadzie sprzeciwu, na zasadzie budowania debaty publicznej, argumentacji, przekonywania mediów do tego, że to jest ważny temat, przekonywania innych obywateli. A więc aktywizowaliśmy obywateli, tłumacząc, dlaczego to jest zły pomysł. Ale przy okazji wtedy udało nam się bardziej intensywnie wprowadzić do debaty publicznej kwestię konsultacji publicznych. Nie wiem, czy teraz wracam znów do tematu, który jest w tym panelu najistotniejszy, mianowicie obywatelska inicjatywa ustawodawcza. O ile no, jestem po realizacji takiego projektu, w którym w ramach Fundacji Batorego przejrzeliśmy 110 projektów ustaw, które powstały w rządzie w 2012 roku, czyli przejrzeliśmy 100% wszystkich projektów ustaw, które zaczęły swój bieg w 2012 roku, przejrzeliśmy wszystkie dokumenty, które zostały tam wtedy przygotowane, łącznie z zaproszeniami do konsultacji publicznych, łącznie z uwagami. To jest naprawdę potężny materiał. O ile jestem po takim projekcie, to my żeśmy tam analizowali między innymi tworzenie tak zwanych ocen skutków regulacji. Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób przygotowane są projekty ustaw. I na tej podstawie, z tej perspektywy, zacząłem komentować również projekty obywatelskie, ale to już osobiście, prywatnie, poza projektami realizowanymi z innymi na przykład fundacjami. Otóż na przykład komentowałem projekt dotyczący tych 6-latków. Nie wiem, czy państwo czytaliście ten projekt, natomiast on był uruchamiany w kampanii wyborczej właśnie jako przykład projektu, który został przesłany do niszczarki, a przecież tak wielu ludzi się pod nim podpisało. A ja po prostu przeczytałem ten projekt. I powiem państwu, że jakbym był posłem, albo gdybym był senatorem, to akurat senatorzy tutaj nie mają nic do powiedzenia, ale generalnie jakbym był posłem, to bym zagłosował za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu. Z perspektywy prawnika, który patrzy na jednostki redakcyjne sformułowane w sposób, który dla mnie który uznałem za wadliwy. Z perspektywy człowieka, który zaczyna się zastanawiać, bo przecież tam musi być uzasadnienie i przeczytałem to uzasadnienie nie było uzasadnieniem projektu ustawy. W 3 pierwszych akapitach było wygrażanie ustawodawcy, że my wam teraz pokażemy, bo zawsze żeście ignorowali obywateli w związku z tym i tak dalej, przez tam 3 akapity. Jeszcze jest odesłanie do 25 lat wolności. No to nie jest uzasadnienie projektu ustawy. Już nie mówiąc o tym, że nie znalazłem tam w ogóle oceny skutków regulacji, a jestem człowiekiem, dla którego ważna jest ta koncepcja opierania prawa na dowodach, czyli evidence-based policy, taka kalka z angielskiego. I
Jestem przekonany również, że istnieje możliwość tworzenia prawa, które będzie miało uzasadnienie w twardych faktach. Tylko że trzeba zbierać te fakty, trzeba tworzyć narzędzia analityki publicznej. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza zatem, ja nie widzę takiego powodu, dla którego Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza miałaby mieć złe oceny skutków regulacji albo nie mieć uzasadnienia. Powinna mieć również uzasadnienie i oceny skutków regulacji. Te oceny skutków regulacji powinny być przedmiotem oceny również w toku prac legislacyjnych. To po pierwsze. Po drugie, powinna być tak samo skonsultowana jak każda inna ustawa. To znaczy, jeżeli rząd przygotowuje projekt ustawy, to jako grupy obywateli w różnych organizacjach pozarządowych zawsze żeśmy argumentowali, że trzeba przeprowadzić konsultacje publiczne. Konsultacje publiczne, które dają narzędzia też lobbingu obywatelskiego, bo lobbing nie jest niczym złym. Lobbing daje państwu, temu, kto jest gospodarzem procesu legislacyjnego, daje narzędzia do tego, żeby tworzyć prawo oparte na dowodach. Bo nie mylcie państwo, wiem, że na razie nikt tego nie powiedział, ale nie chciałbym, żeby była mylona kwestia lobbingu z kwestią na przykład łapówkarstwa, tak? Albo w ogóle jakimiś patologiami. Lobbing jest czymś dobrym w społeczeństwie demokratycznym, bo lobbyści przedstawiają argumenty na rzecz danego rozwiązania i pokazują argumenty, za które po prostu trzeba by było naprawdę dużo pieniędzy czasami zapłacić. Oczywiście, że mogą kantować, bo będą przedstawiać dane zjawisko ze swojej perspektywy, ale od tego powinniśmy zabiegać o to, żeby tego typu lobbying był jawny i żeby były wszystkie dokumenty publikowane i boisko powinno być równe, abyśmy mogli jako obywatele oceniać, czy właśnie ktoś kantuje przedstawiając argumentację. Lobbing jest dobry, tylko musi być przejrzysty, musi być prowadzony w sposób jawny i uczciwy. Każdy powinien być moim zdaniem lobbystą, bo to jest element bycia obywatelem. I teraz, jeżeli tak, to również inicjatywy obywatelskie powinny być poddane konsultacjom i w ramach konsultacji obywatele powinni też zgłaszać uwagi do takich projektów, bo te projekty, które miałem okazję przeczytać, no były po prostu wadliwe. Wadliwe z perspektywy tworzenia prawa. I takim elementem, który mógłby być właśnie wsparciem dla konsultacji publicznych, no mógłby być rzeczywiście tutaj, mogłaby być rzeczywiście ta instytucja publicznego wysłuchania w Sejmie. To jest artykuł 70a regulaminu Sejmu. I ten proces dzisiaj może zainicjować tylko właściwie poseł. Na wniosek posła. Zainicjować na wniosek posła. Komisja decyduje, ale inicjacja tego jest, jeżeli poseł nie złoży wniosku, znaczy, że nie będzie publicznego wysłuchania, bo żadna komisja bez wniosku oczywiście tego nie... A ja teraz sobie myślę, a gdyby dałoby się zrobić tak, nie tylko przy inicjatywach, odkładam to na bok, inicjatywy obywatelskie, ale gdyby dało się doprowadzić do sytuacji, w której obywatele być może po uzyskaniu iluś głosów taki wniosek mogliby inicjować o publiczne wysłuchanie w danej sprawie. Dzisiaj obywatele nie są w stanie zrobić publicznego wysłuchania w Sejmie. W ogóle. Nie mamy takiej możliwości jako obywatele, żeby uruchomić debatę na jakiś temat. Ten, kto ma agendę, kto jest gospodarzem agendy, ten ma władzę i ja się nie dziwię, że jedna czy druga partia polityczna, no, która przecież działa w ramach systemu, nie przyjmuje propozycji konkurentów politycznych, tych, którzy są w opozycji. To jest dla mnie naturalne. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób dać obywatelom możliwość wpływania też na agendę, bo tak naprawdę to jest istotne. Wpływanie na agendę, wpływanie na debatę publiczną. I jednym z elementów jest być może doprowadzenie do tego, żeby obywatele mieli możliwość inicjowania publicznego wysłuchania w jakiejś sprawie. Drugim elementem to jest to, co jest przedmiotem opinii przygotowanej właśnie dla INSPRO, czyli wsparcie obywatelskich inicjatyw, ale nie tylko obywatelskich inicjatyw, ale również innych procesów, które zachodzą z udziałem obywateli, a polegających na tym, że się po prostu przedstawia jakieś stanowisko popierające jakąś inicjatywę. Czy to będzie inicjatywa obywatelska, czy to będzie na przykład zbieranie
tysięcy podpisów pod kandydaturą prezydenta, czy w popieranie referendum, czy popieranie, czy zbieranie właśnie również pod partiami politycznymi, czy kandydatami do Senatu. Tam za każdym razem zbieracie państwo jako obywatele, wyrażacie swoje poparcie dla pewnych inicjatyw, umieszczając swój podpis na wykazie. One, te wszystkie inicjatywy, o których powiedziałem, one są bardzo zbliżone technicznie do siebie. One mogłyby być realizowane elektronicznie w ten sposób, żeby ułatwić państwu możliwość wyrażenia swojego stanowiska, głosu jako obywatela. No i to jest dosyć techniczny i prosty moim zdaniem zabieg, który można by było już przy tym stanie konstytucji zrealizować, ale wymagać będzie pogodzenia się z faktem, że rzeczywiście obywatele będą mieli więcej do powiedzenia i łatwiej będą mogli to tego typu swoje stanowisko przedstawiać. Natomiast, mogę się zatrzymać? Tak, ale tylko jedno zdanie powiem. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w każdym razie, jeżeli się godzimy na to, że są, że godzimy się na to, że jest przedstawicielstwo i tam podejmowane są decyzje, no to, te decyzje powinny być dobrze przygotowane i dlatego są to przedstawiciele. Godzimy się na to, że to przedstawiciele robią. Natomiast my jako obywatele poszczególni moglibyśmy dawać impuls, moglibyśmy przejmować tą agendę właśnie, ale wtedy nie jest narzędziem obywatelska inicjatywa legislacyjna, tylko właśnie referendum punktowe, kierunkowe albo uruchamianie debaty. Tak to widzę. Dziękuję za ten głos. To ja pozwolę sobie wyjaśnić na końcu, bo faktycznie może zbyt niejasno to powiedziałem na początku debaty, że my podjęliśmy starania, przygotowaliśmy ten projekt ustawy o nowelizacji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w 2012 roku. Później odwiedziliśmy kluby wszystkich partii, rozmawialiśmy z ich liderami. Wszyscy się zgodzili na właściwie kosmetyczne chyba były tylko uwagi a propos tego, co z tym naszym projektem, co w tym naszym projekcie można poprawić. No i zatrzymaliśmy się na klubie Platformy Obywatelskiej. To znaczy PSL nam powiedziała, że ona się zgodzi, jeżeli najbardziej, trochę złośliwie, ale powiem, jeżeli najbardziej obywatelska partia w parlamencie również się zgodzi. No i później faktycznie rozpoczęliśmy negocjacje z panią posłanką i z dwoma innymi posłami z Platformy Obywatelskiej. Było to trzy spotkania i one zakończyły się tym, że my stwierdziliśmy, że takie zmiany, które nie dotyczą tych trzech kwestii, o których tutaj była mowa, czyli po pierwsze braku odrzucenia w pierwszym czytaniu, po drugie wprowadzenia terminów drugiego i trzeciego czytania, i po trzecie, tutaj akurat faktycznie szukaliśmy wspólnego rozwiązania, to znaczy po trzecie, jak wykorzystać media publiczne do tego, żeby wzmocnić zbieranie 100 tysięcy podpisów, bo państwo pewnie wiecie, jeżeli się angażowaliście w kampanię społeczną, że zebrać dzisiaj 100 tysięcy podpisów bez struktur partyjnych, bez struktur związkowych, bez struktur takich dużych organizacji jak na przykład działkowcy czy kościół, no to jest bardzo trudno to zrobić. I my chcieliśmy tutaj w tej naszej ustawie doprowadzić do sytuacji, w której media publiczne są wykorzystywane do tego, żeby nagłaśniać zbiórkę 100 tysięcy podpisów i to jest ukłon w stronę tych komitetów, które są słabe i nie mają zaplecza takiego organizacyjnego. I my się poddaliśmy wtedy, bo stwierdziliśmy, że no może to nie jest czas na to, żeby kontynuować te rozmowy, że tutaj, tak jak pani posłanka powiedziała, i to widzę, że jest no, duża różnica zdań, bo pani mówi, że to nie jest, no, nie, to jest dyskusyjne pod kątem ustrojowym i konstytucyjnym. Pan poseł z kolei mówi, że nie jest to dyskusyjne, więc tutaj pytanie, czy kto ma rację, jak to zwykle bywa, że różni eksperci wypowiadają się na ten sam temat w różny sposób i być może potrzeba jakichś zmian na poziomie, nie wiem, właśnie układu sił w parlamencie, żeby wrócić do tej rozmowy.
Natomiast ja powiem szczerze, to dobrze, że pan Piotr wywołał tą kwestię związaną z poparciem elektronicznej ustawy, z elektronicznym popieraniem inicjatyw ustawodawczych, bo chciałbym pana posła Jazdowskiego spytać, pamiętając, że ma wyjść wcześniej, jak pan, bo to, do tej pory się to w ogóle nie pojawiało w naszej ustawie i nowelizacji też tego nie było, jak pan się odnosi do takiej sytuacji, że transponujemy jakieś rozwiązania, know-how z europejskiej inicjatywy ustawodawczej do tej naszej inicjatywy, bo tam to poparcie elektroniczne już działa i dlaczego ma u nas nie działać w sytuacji, kiedy no, te technologie po prostu już nas otaczają jak tlen. Bardzo dziękuję. Za chwilę odpowiem na to pytanie, ale jeszcze ustosunkowując się do bardzo ciekawego głosu mojego poprzednika. Otóż pan zaczął od tego, iż były inicjatywy nie w formule prawnej, które przyniosły właściwie rozstrzygnięcia. To pełna zgoda, to, bo aktywna opinia publiczna działa w różnych formach i pewne rzeczy zostały zablokowane czy ograniczone wskutek inicjatyw obywatelskich niesformalizowanych. No na przykład komasacja bibliotek na poziomie gmin był pomysł MSW. Wskutek akcji internetowej, tak, została zablokowana. No, nauczanie historii w niesatysfakcjonującym rozmiarze, ale pozostawione wskutek akcji społecznej niesformalizowanej. To jest jasne, no ale jeśli już rozmawiamy o konkretnym narzędziu instytucjonalnym, o konkretnej instytucji, to musimy być precyzyjni i powtarzam, nie ma innego sposobu, żeby uelastycznić procedurę w zakresie Ludowej Inicjatywy Ustawodawczej niż zakaz odrzucenia w pierwszym czytaniu, bo to dopiero otwiera możliwość wysłuchania publicznego w komisji, no i nie przesądza o ostatecznym efekcie. Jeśli podtrzymujemy możliwość odrzucenia w pierwszym czytaniu, no to w gruncie rzeczy skazujemy tę instytucję na instytucję martwą i demobilizujemy opinię publiczną, bo dajemy sygnał, że rzecz może skończyć się negatywnym rozstrzygnięciem, zanim przystąpimy do prac merytorycznych. I w tym sensie istnieje ścisła relacja między blokowaniem czy martwotą demokracji bezpośredniej, a niskim stopniem partycypacji w wyborach do Sejmu, Senatu, w wyborach prezydenckich, że im bardziej daje się obywatelom martwe narzędzia, tym bardziej zniechęcają się do każdej formy demokracji, bo uznają, że to jest po prostu taki teatr, który nie podejmuje decyzji istotnych. Dlatego uelastycznienie, odmrożenie demokracji bezpośredniej w racjonalnych rozmiarach powoduje ożywienie demokracji jako całości, jednocześnie podwyższenie poprzeczki, bo każda władza, ta, która jest teraz, ta, która będzie za 2 lata, ta, która za 5, za 10 lat, jest bardziej zmobilizowana. Instytucje też działają na zasadzie prewencji, także sama możliwość ich zastosowania działa prewencyjnie. Jestem przekonany, że rządy w Warszawie i tak muszą być na lepszym poziomie po możliwości zastosowania referendum warszawskiego, bo sam sygnał, że coś takiego można wdrożyć, już mobilizuje rządzących. Natomiast co do zasady, to już odpowiadając na pytanie pana prezesa Górskiego. Ja jestem za elektronizacją demokracji bezpośredniej w fazie zgłaszania, czyli za tym, żeby rzeczywiście przyjąć rozwiązanie z Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Wszystko na to wskazuje, że one będą jeszcze pogłębione, bo właśnie jutro kontynuujemy pracę nad raportem, notabene Europejskiej Partii Ludowej. Poseł Szeplin z IPP jest autorem tego raportu, który ma uelastycznić tę instytucję. Przypomnę, 1 000 000 podpisów obywateli państw Unii Europejskiej, co najmniej 7 krajów, daje możliwość żądania od Komisji wszczęcia prac nad aktem prawnym i ten raport ma jeszcze ułatwić procedurę zbierania podpisów w internecie. Natomiast decyzja
decyzja referendalna, decyzja parlamentarna, decyzja o wyborach do Sejmu, do Senatu, wyborach prezydenckich, poza sytuacjami osób, które znajdują się w przymusie głosowania korespondencyjnego, powinna być fizyczna z uwagi na powagę aktu prawnego. Ale tam, gdzie obywatele zgłaszają inicjatywę, tam, gdzie podejmują inicjatywę, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzić elektroniczne formy demokracji i mi się wydaje, że nie ma powodu, żeby wracać do historii. Notabene ten projekt zmiany regulaminu, on został na powrót zgłoszony do laski marszałkowskiej z tym pomysłem zakazu odrzucenia inicjatywy obywatelskiej w pierwszym czytaniu i jest na powrót w komisji regulaminowej, więc jeśli Platforma Obywatelska zmieniłaby zdanie, to jeszcze w tej kadencji moglibyśmy system skorygować z pożytkiem dla polskiej demokracji, bo tak jak powiedziałem parę minut temu, ja nie rozumiałem oporu w tej sprawie. W sprawie referendum no, jakoś go rozumiałem, ale w tej sprawie nie rozumiałem, bo moglibyśmy już naprawdę być po rozstrzygnięciu i zastanawiać się nad innymi zmianami instytucjonalnymi. Dziękuję bardzo. Tak, ja powiem, może jeszcze raz wrócę do tego. Otóż proszę bardzo, możemy wprowadzić zasady nieodrzucania w pierwszym czytaniu, ale każdego projektu, bo przy całym szacunku dla demokracji jako takiej, jako systemu, to jeśli chodzi o stanowienie prawa, to przynajmniej ja mam takie nastawienie, może ono jest błędne i nie wiem, może nie powinnam być posłem, że w stanowieniu prawa mnie interesują skutki. I prawdę powiedziawszy, dla mnie, czy to jest projekt senacki, prezydencki, rządowy, czy obywatelski, no to w gruncie rzeczy może trzeba by uznać, żeby dobrze poznać te skutki, uwarunkowania, efekty, to każdy z tych projektów wart jest tej merytorycznej debaty. Nie wiem, to oczywiście w tej chwili mówię nie dlatego, że to jest efekt jakichś przemyśleń mojego środowiska politycznego, tylko chcę uświadomić, skąd ten sprzeciw, którego cały czas nie rozumie pan poseł Ujazdowski. Otóż stąd, że z punktu widzenia efektów i skutków to projekty ustaw powinny być równe i równo traktowane. Jeżeli każdy inny projekt i podlega procedurze ewentualnie odrzucenia w pierwszym czytaniu, to ja traktuję, przecież ta inicjatywa nie ma być sztuką dla sztuki chyba, tylko tej obywatelskiej inicjatywie towarzyszy przekonanie, że trzeba wprowadzić jakieś rozwiązanie. I żeby też nie było nieporozumień. Ja wiem, że ja nie mówiłam o klasycznym wysłuchaniu publicznym, bo to, że ono istnieje, notabene nie są te wysłuchania, tylko strasznie przy dziwnej frekwencji, bo jednak gdzieś tego zainteresowania nie widać, przy dziwnie małej frekwencji. Ja zastanawiałam się nad zupełnie nową formą, która przed przystąpieniem do tego procesu legislacyjnego, w którym po pierwszym czytaniu może być odrzucenie, bądź mogą być dalsze prace, takie niejako obligatoryjne ważenie właśnie tych skutków, racji i efektów. To tego czegoś takiego oczywiście nie ma w ogóle w naszym systemie, zgadzam się. Ale tak właśnie, żeby też jeszcze wyjaśnić panu posłowi Ujazdowskiemu. Po pierwsze, no, były sytuacje i czasy, kiedy niektórzy prezydenci wydawali dekrety. Więc to była abstrakcyjna propozycja, panie pośle. Ja wiem, że pan jest bardzo poważnym człowiekiem, a ja po prostu pokazałam możliwości tych pól, jeżeli są jakieś dwa pola, no to oczywiście wtedy to znaczenie obywatelskiej inicjatywy jest większe. Jeżeli te pola są trzy czy cztery, no to wtedy oczekuję równoprawnego traktowania i tylko tyle. Może się mylę,
ale wydaje mi się, że wtedy od tego zaczęłam. Jeśli to tak by miało być, no to ja wiem, no to wtedy znów spadnie ta aktywność obywatelska w stosunku do demokracji przedstawicielskiej. Tego bym się trochę bała. Jeśli chodzi o na etapie poparcia, to zbierania podpisów, to chyba tak. Notabene chcę powiedzieć, że tu akurat znów się nie zgadzaliśmy. Nasze środowiska się nie zgadzały, bo my nad formułą elektronicznego głosowania bardzo poważnie od dłuższego czasu się zastanawiamy. Nie ma jeszcze takiego, no ja wiem, jakby to powiedzieć, nastroju, przyzwolenia, by to wprowadzić. Jeśli się pojawi, a być może z tym nowym pokoleniem tych dorastającej młodzieży się pojawi, to sądzę, że kiedyś do tego także dojdziemy. Dziękuję. Jeszcze słowo, dobrze? Bo krótko, panie pośle. Jak najbardziej. Jak tylko powiedzieć wyraźnie, że racją, dla której nie powinniśmy odrzucać inicjatyw ustawodawczych ludowych w pierwszym czytaniu, jest to, że tego aktora, jakim jest inicjatywa, czynnik obywatelski, komitet obywatelski, nie ma w momencie podejmowania decyzji. Nie współdecyduje. Ale teraz tak, ta rzecz po prostu, pani poseł, wymaga pewnej pokory i powściągliwości, szczególnie w używaniu argumentu niekonstytucyjności. Bo chcę przypomnieć, że nie 10 lat temu, tylko dosłownie ostatnio, Trybunał Konstytucyjny uznawał za niezgodne z konstytucją projekty ustaw, co do których Platforma Obywatelska uważała, że są idealnie związane zgodne z konstytucją. Na przykład prawo o zgromadzeniach obywatelskich padło, roztrzaskane przez Trybunał Konstytucyjny. Bankowy tytuł egzekucyjny broniony przez Platformę Obywatelską, roztrzaskany przez Trybunał Konstytucyjny. Więc zostawmy Trybunałowi Konstytucyjnemu orzekanie, co jest zgodne z konstytucją, a co nie. I nie blokujmy na poziomie pierwszego czytania inicjatyw obywatelskich, które naprawdę w ostatnich latach nie miały potencjału populistycznego. Notabene jednak ratujmy maluchy, nie korzystając ze stanej struktury organizacyjnej. Ta inicjatywa zebrała blisko 1 000 000 podpisów pod wnioskiem, pod referendum. To jest więcej niż wyborcy niektórych partii politycznych w parlamencie. To warto uszanować. Już nie będę zabierał głosu. Dziękuję. Co? Krzysiek teraz, proszę. No, chciałbym się odnieść do tego, co pani poseł powiedziała jako dygresję w zasadzie, mówiąc o ustawie krajobrazowej, że się zapoznała z naszym projektem. Akurat miałem... Tak, z tematem. Ja się zgadzam, że projekt może być kontrowersyjny dla niektórych, ale nie należy uciekać przed wyborami kolejnymi, a to były samorządowe, a to prezydenckie, i podejmować trudne decyzje. Trzeba powiedzieć, niedobry projekt odrzucić, koniec, kropka, a nie od 2,5 roku nie procedować go, bo różne względy, różne akcje polityczne się dzieją, w związku z tym każdy nie chce stracić popularności i utraty jakiejś części wyborców. Zresztą, jak popatrzymy na statystyki, większość ustaw obywatelskich zostało utopionych w niebycie właśnie takiej niedziałalności sejmowej, bo część tylko zakończyła drogę legislacyjną, część została odrzucona, ale większość zmarła śmiercią naturalną, nigdy nie została zakończona. I to jest w tej chwili czeka 8 inicjatyw, które przeszły z poprzedniej kadencji, które na przykład pana Płażyńskiego dotycząca mniejszości czy Polaków żyjących za granicą i tak dalej. Dużo i tak, one nie wrócą już zapewne do. W związku z tym, jeżeli już mówimy o tym, czy mają być nasze ustawy obywatelskie preferencyjne czy nie, jeżeli nie mają być preferencyjne, jeżeli nie mają być odrzucane w pierwszym czytaniu,
Chociaż moje zdanie, my jesteśmy gośćmi w parlamencie, w Sejmie, w związku z tym jako gość oczekujemy jakiegoś lepszego traktowania. W związku z tym to, że projekty sejmowe są odrzucane, poselskie w pierwszym czytaniu, my jako obywatele, jako gość, który raz na dziś, od wielkiego święta trafia do tego parlamentu, oczekiwalibyśmy lepszego traktowania. To jest moje zdanie. Ale jeżeli nie ma być preferencyjne traktowanie, to proszę nas traktować tak samo, tak samo jak pozostało, czyli dać dostęp do obsługi legislacyjnej, do prawników, do całej obsługi, do wysłuchania publicznego. Parę razy padało dzisiaj o wysłuchaniu publicznym. Akurat w przypadku inicjatywy, którą ja reprezentuję, było zorganizowane wysłuchanie publiczne. I mówiła pani, że mała frekwencja, było olbrzymie, było ponad 200 osób zapisanych, a przyjechało ze 120 na wysłuchanie, zabrało głos z rzędu 50 osób, z tym, że ja jako przedstawiciel nie miałem żadnych praw na tym wysłuchaniu, nie miałem możliwości wskazania, kto ma zabrać głos z naszej strony, natomiast przewodniczący wysłuchania publicznego wybierał przeciwników, w związku z tym przeciwnicy naszego projektu do naszych był głos mniej więcej 2/3 do 1/3. I jak zwróciłem panu przewodniczącemu uwagę, że dlaczego nie mamy prawa wskazać osoby kompetentne, które mogłyby wesprzeć nas projekt, powiedział, że my nie mamy żadnego prawa. W związku z tym siedzieliśmy, on wybierał sobie tam z sali osoby, które się zapisały do głosu. I w związku z tym, jeżeli już mówimy o preferencyjnym traktowaniu czy nie, albo dajemy wszystkim takie same szanse i nam, ja wchodzę w tym momencie jako przedstawiciel, jestem takim jednorazowym posłem od jednej ustawy, takie same przywileje jak innym, którzy są wnioskodawcami, a nie, że ja i to, co mówiłem na przykład wcześniej, że nie zostałem wpuszczony do Sejmu, bo nie było mnie na liście, to nie jest odosobniony przykład, bo znam z innych komitetów obywatelskich, że też mieli takie same problemy. W związku z tym, jeżeli jest mowa w artykule, w ustawie o tym, że ma być w regulaminie Sejmu dopracowane sprawy udziału przedstawicieli, a mamy regulamin Sejmu i gdzie są rozdział drugi, postępowanie z pilnymi projektami, rozdział trzeci, a z projektami ustaw o zmianie konstytucji, dalej z projektami kodeksów, z projektami ustaw, z projektami budżetowymi i tak dalej, to dlaczego nie ma jednego rozdziału, który będzie dotyczył postępowania z obywatelskimi projektami i zapisane co i jak przysługuje i to powinno być zrobione, pani poseł. Dziękuję bardzo. Głos. Piotrze, ja mam do ciebie takie pytanie związane z twoimi uwagami a propos sześciolatków, że nie było tam rzeczowego uzasadnienia też skutków tej wprowadzonej zmiany prawnej. Jak twoim zdaniem powinno to dzisiaj wyglądać systemowo? No bo ja sobie wyobrażam, że często takie inicjatywy, które zbierają te 100 tysięcy podpisów, no nie mają tego zaplecza, o którym przed chwilą Krzysztof mówił, prawnego, legislacyjnego, eksperckiego. No i troszkę im się nie dziwię, że one po prostu przygotowują te ustawy nie tak, jak powinno to się robić, zgodnie z profesjonalnym podejściem takim prawnym. Jak ty byś widział tutaj na przykład instytucje państwa w tym procesie, co ono powinno zrobić, albo jakie rozwiązania powinny być? Najpierw się odniosę do, odpowiem, ale najpierw odniosę się tutaj do niektórych tez. Broń Boże, nie wprowadzajcie, pani poseł, nie wprowadzajcie tego myślenia o głosowaniu przez internet w żadnym razie. To nie jest dobry pomysł. Ja rozumiem, że tak ja wiem, że jest taka dyskusja, ale ja teraz jako obywatel mówię, żebyście tego nie robili i to jest taki głos oczywiście. Wiem, że nie musicie państwo tego uwzględnić. Sposób, w jaki mógłbym doprowadzić do tego, żebyście państwo tego typu mój głos uwzględnili, byłby wedle mojej oceny następujący. Powinienem się zapisać do Platformy Obywatelskiej, powinienem przejść przez wszystkie strukturalne tam statutowe procedury, aby objąć
jakieś funkcje i w ten sposób miałbym wpływ na po prostu partię polityczną, bo to jest przecież niezależny w sensie byt, który ma takie, a nie inne cele i w demokracji te cele są regulowane. I dla mnie to jest normalne po prostu. Ten pomysł, o którym powiedziałem i który jest w tej ekspertyzie dla INSPRO napisany, no właśnie dotyczy inicjacji, czyli to, o czym pan poseł powiedział. Jeżeli chodzi o publiczne wysłuchania, no to na przykład Sejm nie zrealizował, mimo tego, że był duży, że tak powiem, społeczny nacisk, nie zrealizował publicznego wysłuchania w Sejmie w zakresie na przykład nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Więc i tam robiono naprawdę cuda, żeby broń Boże obywateli tam nie wpuścić, broń Boże nie dać im nic do powiedzenia, nic, żeby nie było nic, żeby nie było niczego, żeby zacytować klasyka. A teraz jakie są te narzędzia? Otóż znów powiem być może coś niepopularnego. Po prostu jeżeli obywatele przygotowują zły projekt ustawy, to ten projekt ustawy powinien być odrzucony. Tak uważam. To jest moje zdanie. Pan może mieć inne. Powinien być odrzucony z tego względu, że to jest wbrew mojemu interesowi jako obywatela. Nie zgadzam się na to, żeby po prostu przygotowywano złe projekty ustaw, żeby potem obowiązywały złe projekty ustaw. I nie zgadzam się na to nie tylko wtedy, kiedy dotyczy to projektów ustawy przygotowanych przez Komitet Obywateli, ale również wtedy, kiedy przygotowany jest przez rząd albo bypassowany przez projekt rządowy, bypassowany przez posłów, żeby nie zrobić konsultacji publicznych. I teraz mamy sytuację, w której na przykład Sejm przegłosował projekt ustawy, który uchylał jeden z przepisów, który wcześniej ten sam Sejm już uchylił. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny powiedział tak, halo, nie można tworzyć pustego prawa. Nie możecie tam w tym Sejmie uchylać przepisów, które już nie obowiązują. A tak się zdarzyło. Było to, trafiło do Trybunału Konstytucyjnego. Jest stanowisko w tej sprawie. Czyli tak jak powiedział na przykład pan Kuroń, tak? Nie palcie komitetów, twórzcie własne. Jeżeli chcecie państwo mieć lepsze projekty ustaw, no to i jeżeli chcemy budować siłę obywateli, to tak naprawdę obywatele powinni budować komitety, budować swoje kompetencje w zakresie przygotowywania lepszych projektów ustaw, merytorycznie oczywiście. Procedura pod procedurą. Da się pewne rzeczy usprawnić, da się pewne ukłony w kierunku obywateli zrobić, ale To w naszym interesie jest to, żeby obywatele poczuli, że warto płacić składki organizacjom pozarządowym, a nie sięgać po pieniądze publiczne z tego czy tamtego grantu, bo to rozleniwia, bo to jest taki nieobywatelski, jak sądzę, nurt. Obywatele powinni płacić składki i z tych składek prawdopodobnie powinni zabiegać również o to, żeby powstawały inicjatywy, które są merytoryczne, bo inaczej będą to inicjatywy, które są tylko i wyłącznie lobbingowe, polegające na tym, żeby wrzucić zagadnienie do debaty publicznej w ten sposób, że narzędziem jest inicjatywa obywatelska. A przecież, jak się dowiadywałem w sprawie tego projektu sześciolatków, osoby, które agitowały, aby zebrać podpisy na wykazach, one nawet nie brały ze sobą projektu ustawy. Nie mówiły tym ludziom, nie mówiły w ogóle, zobaczcie, w tym artykule 7 to będzie tak, a w tamtym 8 to będzie tak. Nikt tego nie robił, tylko podchodziło się inaczej. Słuchajcie, to jest ustawa w sprawie sześciolatków, podpiszcie. I ludzie podpisywali. A projekt ustawy był bardzo skomplikowany, nawet z perspektywy oceny tego projektu normatywnej. I teraz ostatnia rzecz. Oczywiście jako społeczeństwo powinniśmy się profesjonalizować. Ja wielokrotnie walczę z takimi tezami, zdarza się, że ktoś ma zarzut do prawników i mówi tak, to jest wasza wina, że tworzycie takie prawo. Ja wtedy odpowiadam, no nie, to nie my tworzymy prawo, prawnicy nie tworzą prawa, prawnicy komentują prawo, stosują prawo, czasami instytucjonalnie w sądach, czy doradzając klientom, ale prawo jest tworzone przez posłów. I na koniec taką anegdotę chciałbym państwu powiedzieć, jak to wygląda. Otóż było dużo pracy przy jednej z nowelizacji prawa autorskiego. Wiem, że pani poseł tam mnie czasami widziała, ja wtedy robiłem za dziennikarza. Wiem. I w pewnym momencie po dwóch, trzech tygodniach intensywnej pracy w komisjach przyszedł taki dzień, gdzie przewodniczący komisji zaczął
zczytywać te wszystkie, ten projekt ustawy, jak już po wypracowaniu tego ostatniego kształtu. I klasyczna sytuacja, czyli czy ktoś z posłów ma coś, jakieś uwagi, no tu jest tytuł, ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy ktoś ma uwagi, nie było uwag. No dobrze, no to artykuł pierwszy, który brzmi, że w artykule tam powiedzmy, nie wiem, ósmym czy którymś tam ustawy zmienia się coś tam. No i nagle z tyłu sali podnosi się ręka, jedna z posłanek mówi tak, pan przewodniczący powiedział, bo ja bym chciała jeszcze wrócić do tego tytułu, pan przewodniczący to powiedział, że to jest ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. No ja mam takie pytanie jednak do tego, o jaki stosunek pokrewieństwa tu chodzi? I to w stenogramach jest. Więc jeżeli posłowie po intensywnych pracach w komisjach nie mają bladego pojęcia, co oni uchwalają, to dla mnie bardzo istotne jest to, żeby każdy projekt ustawy, również ten obywatelski, był poprzedzony debatą i żeby były kwity, które pokazują, tak, taka jest potrzeba uchwalenia, takie są wskaźniki. Tutaj przygotowujemy ocenę skutków regulacji ex post po 2 latach czy 3 latach od obowiązywania. Zbieramy materiały, które służą do tego, żeby stworzyć analitykę publiczną i wtedy nie będzie ściemy po prostu. Tak to widzę. Dziękuję. To teraz oddam Państwu głos. Kto z Państwa ma pytanie? To pytania. Na razie zbieram pytania. Wiesław Zawadzki reprezentuje organizację ProLife. Ale akurat pytanie zadam z mojego punktu doświadczenia byłego lobbysty, byłego urzędnika państwowego, który między innymi był przy tworzeniu ustaw. Chciałem zapytać pana, który tak krytykował ustawę społeczną, napisaną niefachowym językiem, czy kiedykolwiek brał udział w procesie legislacyjnym, jak się tworzone ustawy w rządzie. Piszą to po pierwsze eksperci, po drugie komentują, poprawiają te eksperci, cały rząd idzie do Sejmu, mnóstwo ekspertów poprawia, jeszcze poprawia Senat. Na końcu ustawa jest uchwalana i prezydent odsyła do Trybunału Konstytucyjnego. Także błędów formalnych jest dużo. Pan na to nie zwrócił uwagi. Pan powiedział, że w tej ustawie były błędy, nie było ESR-u, były zagrożenia. Urzędnik państwowy, jak dostaje pismo obywatelskie, to musi przejść przez formę i zdecydować, czy to jest pytanie, prośba czy wniosek. To pan chyba jako prawnik wie. Czym innym jest błędność ustawy merytoryczna, a czym innym jest formalna. Chciałem zapytać, czy pan widzi różnicę między błędami ustawy, błędy merytoryczne od błędów formalnych. Zadał pan 2 pytania. Na pierwsze odpowiem tak. Przypominam, że zadał pan pytanie, czy brałem kiedykolwiek udział w procesie legislacyjnym. Tak. A na drugie odpowiem też tak. I na trzecie też odpowiem tak, który chociaż pan go nie zadał. Wprost. No po prostu ta ustawa była wadliwa. I mam nadzieję, że pan nie był jednocześnie... A nie, już nie będę złośliwy. Dobra. Nie, bo chciałem być złośliwy, ale to byłoby nie merytoryczne. Nie obywatelskie by było. Jakieś kolejne pytanie? Proszę. Mam pytanie do pani posłanki. Jak pani może mówić o jakiejkolwiek równowadze między projektami obywatelskimi, a poselskimi, prezydenckimi itp. w sytuacji, gdy to posłowie i prezydent decydują, co w końcu się z tymi projektami stanie. Obywatele nie mają na to żadnego wpływu, więc to, że ich projekt nie mógłby być odrzucony w pierwszym czytaniu, no to jest jakby podstawowa w ogóle próba jakiejkolwiek uzyskania równości, a nie jakieś dodatkowe preferencje. Jeżeli chcemy mieć faktyczną równość, to niech nad obywatelskimi projektami decyduje referendum, a nie Sejm. Wtedy faktycznie będzie można mówić o jakiejś równości. No mogę mówić, dlatego że dopóki jeszcze nie mam żadnego projektu i ani Sejm, ani Zgromadzenie Narodowe, ani naród się na ten temat nie wypowiedział, to obowiązuje konstytucja z 1997 roku i mamy demokrację przedstawicielską, nie bezpośrednią. Proszę pana, artykuł 4 w konstytucji, poza artykułem 4 jest jeszcze bardzo wiele innych artykułów. Więc dlaczego? Mój pogląd jest niezmienny od lat. Otóż ja ubolewam i różne były pomysły,
że jest takie małe zaangażowanie obywateli w wyborach, po prostu normalnie w wyborach. To i też ubolewam, że w tych wyborach, być może takie są, taki jest kształt tych kampanii, nawet ci obywatele, którzy dokonują wyboru, dokonują no, być może na podstawie jakichś zewnętrznych atrybutów, a nie merytorycznej dyskusji z tymi kandydatami. Ja bym bardzo chciała wrócić do czasów, kiedy wyborcy z kandydatami prowadzili merytoryczne dyskusje, a potem dokonywali wyboru. Ja nie czuję się wyobcowana. No na pewno nie ja pytałam o to, jaki stopień pokrewieństwa, ani nikt z mojego klubu, zaręczam panu. No chyba nie, bo myślę, że to raczej sytuuje to przy konkretnej osobie, ale to mniejsze, to są anegdoty. Sejm popełnia oczywiście błędy, prezydent, każdy popełnia błędy, rząd popełnia błędy i obywatele też mogą popełniać błędy. I w tym sensie ja uważam, że efekt ma być ustawy. I wie pan, ustawa, którą popiera 250 tysięcy, może być ustawą, którą nie poprze 2,5 miliona. I jakie są wtedy racje? To jest jak z tym głosowaniem przez internet. Pan mówi, broń Boże, nie, a ja mówię, że my ciągle słuchamy, zbieramy opinie i nie trzeba być działaczem Platformy, by bądź to zablokować, bądź wprowadzić, bo my zbieramy opinie z zewnątrz. Ja rozumiem, że pan, zresztą rozumiem i w ogóle rozumiem nawet takie stanowisko, oczekuje własnego większego wpływu na bieg zdarzeń. Więc powtarzam, zastanówmy się, konstytucja po tylu latach za niedługo dojrzewa do jakichś zmian. No to prowadźmy debatę, zastanówmy się. Ja działam w tych realiach, jakie są. I poglądy kształtuję na podstawie tych realiów. I nikt mnie jeszcze nie przekonał, że projekty obywatelskie mają jakąś nadzwyczajną wartość. Same w sobie, że są, to jest ich wartość, ale dalej trzeba patrzeć na efekty tych rozwiązań. I ja patrzę na efekty. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, ktoś? Krzysiek, oddajmy głos jednak. Dorota Milewska, absolwentka prawa. Tutaj mam pytanie do pani poseł Śledzińskiej-Kadarasińskiej odnośnie o podanie konkretnej nazwy instytutu, który mówił o skuteczności inicjatyw obywatelskich, o liczbie i o statystyce. I moje jeszcze dwa takie wnioski na temat dzisiejszej debaty. Po pierwsze, według mnie powinien być ustawowy zapis o wymogu dotyczącym wykształcenia posłów i senatorów. Na przykład, że powinni skończyć chociażby politologię, czasem prawo, bądź też kierunki, które im będą potrzebne, a na ten czas z tego, co moja wiedza mówi, nie ma czegoś takiego. A dwa, jeżeli chodzi o luki w prawie i wadliwe prawo, warto by było na przykład wspomóc obywateli Rządowym Centrum Legislacyjnym, aby te projekty ustaw były lepsze. To wszystko. Jeśli chodzi, zacznę od drugiego, bo troszkę mnie pani zdziwiła. Oczywiście, że można wprowadzić taki wymóg. Można kategorię wprowadzić wykształcenia, wieku, statusu materialnego. Tylko nie wiem, co na to Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ale ja bym na przykład tam naprawdę nie dawała politologów. Jakby pani chciała mnie pytać kogo. Niech sobie idą sami prawnicy. Ja pracuję z ustawami i w Sejmie pracuję od bardzo dawna. Szkoła warszawska jest jedna, poznańska i druga, krakowska trzecia, a jeszcze niezależna czwarta. No ciekawa jestem, jakby tam powstawały te ustawy, więc ja przepraszam, wie pani, to być może to się wydaje. Zarówno w Senacie, jak i w Sejmie powinny być bardzo silne biura legislacyjne. I nie musi być Rządowe Centrum Legislacji. Te biura legislacyjne rzeczywiście mogłyby wspierać. Tylko to od razu powiem. Pani jest absolwentką prawa, czy będzie pani.
ja myślę, że słabość, i to mówię publicznie i w Sejmie też mówię, słabość między innymi Biura Legislacyjnego Sejmu powoduje, że można się zdarzyć, że uchwalamy przepis, który, znaczy wycofujemy artykuł, który już został, jak rozumiem, wycofany, o czym pan tu mówił. Może się rzeczywiście zdarzyć. I jeśli się jest przedstawicielem całego narodu, jak jedni mówią, czy inni powiedzą społeczeństwa, to nie może być statusu wykształcenia i jeszcze kierunkowego. Bo naprawdę, no, prawnik patrzy pod pewnym kątem, nie wiem, lekarz czy historyk patrzy pod innym kątem. W Sejmie się tworzy cała rzeczywistość społeczno-gospodarcza, więc ja sobie w ogóle nie wyobrażam takiej specjalizacji. Jakiego instytutu? No żadna tajemnica Instytutu Obywatelskiego. Nie wiem, dlaczego tak to panią zainteresowało, bo rozbieżności są jakieś minimalne i po prostu nie mamy innych instytutów, a dziękuję przynajmniej bardzo. Nie mamy ich wielu. Marek Habior, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich. Jestem klimatologiem, nie prawnikiem, w związku z tym tutaj mogę popełnić pewne błędy, ale mam takie pytanie, bo lada moment w Sejmie znajdzie się projekt ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, który jest, który ma być, powinien być efektem implementacji dyrektywy unijnej z 2013 roku, która znowu jakby implementuje, czy powiedzmy zmienia, czy odnosi się do dyrektywy z 2003 roku. I są to, można powiedzieć, dyrektywy popierane przez obywateli, które w polskim systemie prawnym zostały źle zaimplementowane i ta ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego jest, a właściwie będzie złą ustawą, bo niestety ta ustawa wcześniejsza to spowodowała. I teraz moje pytanie jest takie, co mają zrobić obywatele w sytuacji, gdy rząd tak długo procedował, że ta ustawa prawdopodobnie przejdzie, no, prawdopodobnie w trybie pilnym i będzie po prostu znowu taka sytuacja, że Unia proponuje nam dobre prawo, a my cały czas podejmujemy działania, no, w pewnym sensie jakby antyobywatelskie. Dziękuję. Przypuszczam, że widywaliśmy się na konsultacjach. Widywaliśmy się na konsultacjach. Trwało to długo. Ta nowelizacja też nie jest taka najdoskonalsza, bo podzieli ustawę o dostępie na ustawę o reuse. To, co zostało zrobione z tą ustawą w poprzednim razem, to, co nazwał pan, że jest niedoskonałym prawem, to wedle mojej z kolei oceny jest tak, że to, co byłoby bez głosu obywatelskiego, byłoby jeszcze gorsze. A odpowiem panu przewrotnie, co ja bym zrobił, a co robię jako obywatel. Otóż nie stosuję prawa, paradoksalnie, albo inaczej, stosuję konstytucję bardziej niż ustawy. To znaczy, po prostu nie oglądając się na to, że przepisy ustawy o ponownym wykorzystaniu, ustawy o dostępie do informacji publicznej, która zawiera dzisiaj przepisy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, nie patrząc na to, że tam są jakieś warunki, po prostu staram się tam, gdzie jest to mi niezbędne, przejmować dane publiczne. Jako obywatel próbuję to robić. Być może czasami starając się doprowadzić do tego, że ktoś ze Skarbu Państwa, kto będzie chciał twierdzić, że robię coś nie tak, być może mógłbym nawet doprowadzić czy sprowokować jakieś postępowanie sądowe, a wtedy potraktować to jako zjawisko znane przecież w praktyce demokratycznej, mianowicie po prostu potraktować to jako taką... Nie. Czasami się wytacza sprawy sądowe, by sprawdzić, jaki jest stan prawa. I ja bym wolał doprowadzić do tego, że to Skarb Państwa zacznie wytaczać obywatelom, bo wtedy tym łatwiej wygramy. Bo widzicie Państwo sytuację, w której Skarb Państwa zacząłby na przykład twierdzić, że obywatel nie ma prawa dostępu do informacji albo nie może z nią zrobić, co chce. Mielibyśmy wtedy prime time we wszystkich mediach, wszystko jedno, które partie polityczne akurat dane media popierają. Ja mam na przykład dzisiaj taką historię do opowiedzenia. Zapytaliśmy, jako jedna z organizacji, wtedy byłem z nią związany, więc mogę powiedzieć, że my, zapytaliśmy Sejm, czy
te treści, które są na stronach Sejmu, to one są jakoś chronione prawem autorskim, bo cały czas na stronach Sejmu jest taka nota copyrightowa, tak? Czyli jest tam sygnalizowany jakiś monopol informacyjny, prawno-autorski. I Kancelaria Sejmu nam powiedziała tak, po konsultacjach z informatykami odpowiadamy, że tak, że są chronione. A potem żeśmy po prostu ogłosili to, co nam Kancelaria Sejmu odpowiedziała, tak? A potem już się tym zupełnie nie przejmując, przechwyciliśmy całą treść ze strony Sejmu po to, żeby móc analizować treść projektów ustaw, proces legislacyjny. Pod wpływem tego Sejm się też zmienia. Kancelaria Sejmu doprowadziła do tego, że się zmienił troszeczkę wystrój. Doprowadziliśmy do tego też takim nieposłuszeństwem obywatelskim, że zaczęto publikować nagrania z posiedzeń komisji, bo przecież tak nie było wcześniej. Nie było aparatury, nie było też zapotrzebowania. Dzisiaj jest Sejm TV i zadaję takie pytanie, tak, w ramach tego, o co pan zapytał. Czy jako obywatel mogę wziąć nagranie z Sejmu i zrobić z nim, co chcę? Odpowiedź brzmi nie, bo przecież to nie Sejm nagrał, tylko Sejm TV. Jakiś ktoś, kto ma prawa pokrewne, bo to jest przecież wideogram. I nawet jest tak, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stwierdza w artykule 4, że materiały urzędowe nie są przedmiotem prawa autorskiego. Wideogram, on jest chroniony nawet jeżeli nie jest przedmiotem prawa, jeżeli nawet nie jest chroniony prawem autorskim. Jest ma odrębne, więc ja twierdzę tak. Do materiałów urzędowych, żeby obywatele rzeczywiście mieli więcej wpływu, żeby mogli oceniać to, co się dzieje w debacie publicznej, do materiałów urzędowych, do takich materiałów jak publiczne bazy danych, do takich materiałów jak wideogramy czy fonogramy, które utrwalają przebieg na przykład publicznego wysłuchania albo to, co się dzieje w Sejmie, tam nie powinno być żadnego monopolu informacyjnego. Obywatel powinien to móc wziąć i zrobić z tym, co mu się żywnie podoba. Oczywiście ponoszą tę odpowiedzialność, jeżeli na przykład, nie wiem, zrobi pastisz albo będzie przekręcał. To jest odrębna kwestia. Zakazem nie zabronimy obywatelom, żeby sobie robili memy z tego, co tam się mówi. Ale musimy dać obywatelom informację i obywatele uzbrojeni w taką informację będą być może potrafili robić lepsze przepisy. To znaczy proponować, brać udział w debacie, zgłaszać uwagi, zgłaszać krytyczne uwagi. Piotrze, zatrzymam cię. Czas się skończył. Proszę, proszę Państwa o krótką refleksję podsumowującą na koniec. Krzysztof, zacznij. No tak, zanim podsumuję, to jednak chciałbym się odnieść do jednej kwestii, która mnie parę razy była pojawiała się na temat jakości ustaw obywatelskich. I czy one są dobre, czy złe, czy pisane poprawnie, czy nie. Tak jak już powiedziałem wcześniej, uważam, że jeżeli Komitet Obywatelski Ustawodawczy jest zgłoszony i marszałek przyjął taki komitet, od tego momentu, czyli w trakcie zbierania podpisów, a w zasadzie jeszcze przed zbieraniem, powinna być możliwość zweryfikowania tego poprzez biuro legislacyjne, poprzez biuro prawników sejmowych i tak dalej, żeby jeżeli projekty mają być równe wszystkie, obywatelskie i nieobywatelskie, to taka możliwość powinna być. Odnośnie naszego, krótko, w dwóch zdaniach, oczywiście nie będę opowiadał Państwu o naszym projekcie. Nasz projekt się odnosi do sytuacji, do prawa, które istniało w Polsce przez 60 parę lat i które działało bardzo poprawnie i tworzono parki narodowe na podstawie tego prawa przez 60 parę lat. Nie wiadomo dlaczego zostało zmienione i prawo, które my proponujemy, obowiązuje w większości krajów europejskich. A zostało zmienione w trakcie procedowania naszego projektu na prawo, do którego są zastrzeżenia konstytucyjnego. Jest opinia Biura Analiz Sejmowych, która wskazuje, że rozwiązanie, które Sejm wprowadził, tak jak mówię, w trakcie procedowania naszego projektu, mogą być niezgodne z konstytucją. To jest na temat jakości prawa, czyli prawdopodobnie poprawka poselska, czy zmiana, nowelizacja poselska jest gorsza niż nasz. To jest, czyli jeżeli mają być preferencyjne,
zasady, czy takie same, to trzeba to uzgadnić. Albo będziemy mieli takie same, albo preferencyjne. Jeżeli takie same, to ze wszystkimi wymogami. I tutaj podsumowując, uważam, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest cenna, ale przepisy są dziurawe, należy je doprecyzować, zwłaszcza regulamin Sejmu, i trzeba zmienić i to, co INSPRO zaproponowało, nowelizację. Ona też w moim przekonaniu wymaga pewnego doprecyzowania i praktyka, że tak powiem, pokazuje nam, a mi w szczególności, jakie są błędy i jak, co trzeba było poprawić. To jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Regulamin Sejmu w bardzo wielu miejscach wymaga zmiany i były takie drobne, różne artykuły, takie, owaki. Trochę mnie tutaj pan przeraził tą opowieścią o niedostępności treści. Prace Sejmu są jawne, między innymi w tej chwili możliwości techniczne są takie, że są bezpośrednie transmisje internetowe, strony są jawne, więc być może chodzi o coś specyficznego, czego nie wychwyciłam w tym skrócie informacji. Więc regulamin powinien być zmieniany i zapewne przy zmianie regulaminu, ale zapewne nie dzisiaj, nie, jednak szykuje się przyszła kadencja. Ten problem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej jakoś być może powinien być wzmocniony. Pan tu mówił, że nie ma w regulaminie jak gdyby specjalnego postępowania. No i jest ustawa i de facto jest to najbardziej specjalne postępowanie, jeżeli jest regulowane ustawą. Więc równolegle powinna być zmiana ustawy i powiedzmy stosownie do tej ustawy regulamin musi odpowiadać normom prawnym. I każde rozwiązanie, bo tu się pojawił tak przez moment problem, o którym nie mówiliśmy, każde, czy nowa ustawa, czy nowy regulamin, czy procedowanie nad ustawą obywatelską, de facto sprowadza się do decydujących rozstrzygnięć podejmowanych przez parlament. Tak to jest. Więc natomiast każda próba ograniczenia tego władztwa parlamentu, władztwa złe słowo, tego obowiązku, czy tego, czym się zajmuje, no moim zdaniem w tym stanie konstytucyjno-prawnym jest niemożliwa. Powtarzam, można się zacząć zastanawiać nad zmianami konstytucji, ale to nie na taką jedną debatę. Wszystko, co ułatwiłoby komitetom inicjatywy obywatelskiej pracę, co by rzeczywiście pomogło ze strony legislacyjnej. Jesteśmy absolutnie zwolennikami takich rozwiązań. Rzecz w tym, że spory dotyczą bardzo często meritum. Ale nie dlatego dotyczą meritum, że w Sejmie siedzą jakieś, przepraszam, tłuki, a po drugiej stronie są szlachetni i świetli obywatele, tylko każda kwestia korzystna z punktu widzenia jakiegoś środowiska jest zupełnie inaczej odbierana przez inne środowisko. I między innymi parlament to jest takie miejsce, gdzie te racje się uciera, więc on de facto tak podejmuje decyzje. Tak jak mówię, nie wycofuję się w imieniu mojego środowiska z no jak gdyby dalszych dyskusji, natomiast są pewne rzeczy, jasno je tu zarysowałam, które przynajmniej w tej chwili wydają nam się niemożliwe. I jeszcze na zakończenie zapomniałam. Ja podczas jednej kadencji brałam udział w pracach przez 4 lata, a właściwie 4,5. Bo pierwsze czytanie było pod koniec jednej kadencji, potem 4 lata brałam w pracach nad jedną z projektów obywatelskich. Mimo najszczerszych chęci, mimo zapraszania na koszt Sejmu wszelkich możliwych ekspertów, mimo szlachetności idei, bo z ideą się każdy zgadzał,
tej ustawy napisać się po prostu zwyczajnie nie dało. Ona jest zresztą przywoływana, bo to była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w mediach. To nie dlatego, że myśmy nie chcieli. Każdy się zgadza. Otóż nie każda sprawa, która jest oczywista w sensie pewnej idei i słuszności, daje się zapisać tak, by równocześnie nie zakłócać innych wartości. I na tym polegał ten dramat. Naprawdę ciężko pracowaliśmy, a rzecznikiem ustawy, to powiem nazwisko, bo to mu raczej chwałę przynosi, a wiecie, że nie odpuszcza, był pan poseł Cymański, obecny eurodeputowany. No już naprawdę, jeżeli pan poseł Cymański nie potrafił znaleźć rozwiązania, to znaczy, że tam był jakiś strukturalny błąd w tym projekcie obywatelskim i tyle. Dziękuję za zaproszenie i za także wysłuchanie państwa tu opinii i pytań. Korzystając z okazji, że podaję mikrofon dalej, pani poseł powiedziała, że podstawą jest ustawa. Przeczytam pani artykuł 14 ust. 1. W pracach nad projektem ustawy komitet reprezentuje przedstawiciel lub osoba uprawniona do jego zastępstwa. 2. Przedstawiciel jest uprawniony do udziału w pracach Sejmu i Senatu w trybie i na zasadach określonych odpowiednio w regulaminach Sejmu i Senatu. Tylko że tego trybu nie ma ustalonego, pani poseł. To, co powinno być chyba na zakończenie powiedziane, to to, że nawet ta europejska inicjatywa ludowa, że inicjatywa ustawodawcza, to tak naprawdę nie jest inicjatywa ustawodawcza. Tam w tej procedurze europejskiej tak naprawdę chodzi o to, że jeżeli się zbierze, tak jak tutaj pan poseł wcześniej mówił, odpowiednią liczbę poparcia w 7 krajach, tam 1 000 000 plus 7 krajów, to wtedy ten wniosek trafia do komisji, która dopiero inicjuje pracę. Czyli to jest takie pośrednie. A obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Polsce, no i ten 118 konstytucyjny przepis, no rzeczywiście daje obywatelom taką inicjatywę, z tym, że pamiętajcie państwo, że to jest inicjatywa, którą można by było uprościć do sytuacji, do takiego obrazka, że to wy jako obywatele inicjujecie, ale z takim podaniem do parlamentu, który na koniec to uchwala albo nie, albo też modyfikuje, prawda? Czyli nie zastępuje to tego, czego na przykład dotyczy referendum, gdzie decyzja jest obywatelska. Bo w referendum obywatel mówi tak, chcę kierunkowo zrobić tak. No, oczywiście mam kłopot z tym referendum, które ma być teraz we wrześniu, bo ja uważam, że jest całkowicie niezgodny z konstytucją. W ogóle i tryb tego powołania, i pytania, i sposób sformułowania tych pytań. Czyli nawet jeżeli ktoś jest za referendum, no to trzeba pamiętać, że sposób sformułowania pytań też może być taki, że w ogóle namydli całkowicie obraz obywatelom. I żeby skończyć, tak, żeby już mnie tutaj trzeci raz przewodniczący panelu nie upominał, to zamiast, tak jak jest w tej obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, zamiast mówić weźmy, zróbcie, to trzeba mówić weźmy, zróbmy, tak? Albo po prostu róbmy, tak? I to trzeba obywatelom mówić. Potraficie poza obywatelską inicjatywą ustawodawczą naciskać na tych, którzy są przedstawicielami. Potraficie składać wnioski, na przykład o dostęp do informacji. Potraficie zawracać dziennikarzom głowę, wskazując, że to są ważne tematy. Potraficie wpływać na debatę publiczną. Potraficie być gospodarzem agendy debaty publicznej, nawet z pominięciem tych mediów głównego nurtu, dzięki na przykład internetowi. Już to się dzieje. Udało się w debacie prezydenckiej wrzucić temat, którego nikt nie chciał poruszyć. Tak? Czyli ja mówię teraz o sytuacji dostępu do umów zawieranych przez partie polityczne. No jak nie złożyli, nie opublikowali tych umów, no to po prostu poszły zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Prawda? Zobaczymy, czy się uda na przykład któregoś polityka skazać, no po prostu, bo nie działa zgodnie z ustawą. I żeby powiedzieć na koniec, ostatecznie macie jedno rozwiązanie, tak? Pani poseł tutaj powiedziała, że mamy bardzo niską frekwencję wyborczą. W nadchodzących wyborach możecie państwo być aktywnymi wyborcami i zagłosować, pamiętając,
z kim wam się dobrze współpracowało, a z kim nie w toku kadencji. To ja dziękuję. Ja już przepraszam, bo pan się zgłaszał, ale naprawdę jesteśmy prawie 20 minut po czasie. Bardzo państwu dziękuję. My też zobowiązuję się w imieniu Instytutu Spraw Obywatelskich, że my będziemy tej sprawy pilnować. Tak jak powiedziałem na początku, to nie zakładam, że to jest sprint, tylko długi marsz. I będziemy tutaj trzymać rękę na pulsie. Też dodam, bo to też jest takie ciekawe, że jesteśmy po kampanii prezydenckiej. My w marcu składaliśmy ten projekt z prośbą o rozpatrzenie go, rozmowę do prezydenta Komorowskiego i nie dostaliśmy odpowiedzi żadnej ze strony kancelarii prezydenta, niestety. Słucham? Tak, poprosiliśmy obywateli. No i dzisiaj mieliśmy gościć prezydenta elekta, nie doszło do tego, ale będziemy składać ten projekt w takiej wersji, jak to bez zmian do teraz prezydenta, za chwilę już urzędującego nowego i zobaczymy, co się będzie działo, będziemy państwu dawać znać. 14:30. Bardzo proszę o powrót, bo będzie kolejny panel, tym razem o referendach lokalnych i krajowych, a do tego czasu zapraszam na krótki, skromny poczęstunek. Dziękuję bardzo.